Głównym sponsorem kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla polskiej branży IT. Nieważne, którą serię kochasz, my doceniamy każdą. Bonuseria. Zgarniaj bonusy za każdą serię kuponów. Dzień dobry! Witamy! E, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, żeby was nie zmyliło to, co jest za oknem. Bo za oknem, piękna, słoneczna pogoda, przynajmniej w Warszawie. I cztery stopnie. No właśnie, więc ciepło trzeba się ubrać, albo wprowadzić do serca nas, czyli Maćka Dąbrowskiego i mnie, Izekrzan. Izekrzan, no ja chciałem powiedzieć, ale skoro się uprzedziłaś, mnie uprzedziłaś, znaczy się. mnie, Boże, mnie. Nie uprzedziłaś. Czy no cię to... ma jakieś swoje poranne Cie... rytuały? Nie. Jakby na twój poranek. Także wstaję, no. myję się i wychodzę. Nieźle. I nie robię nic, nie jem nic, nic nie robię, nie piję nic. Ja nie umiem jeść rano. Na A przykład. jesteś takim kontrol freakiem, że dokładnie masz wyliczone, co po kolei robisz i zawsze wychodzisz o tej samej godzinie? Nie, ale robię to. W sensie nie, nie muszę tego sobie określać, mm -hmm. nie muszę sobie, wiesz, kontrol freakować się, że, dobra, teraz zrobię to i ma, na to mam 5 i tylko tyle minut, nie? Tylko ja po prostu i tak to robię w czasie. Ja jestem też taką osobą, która jest w stanie obudzić się bez budzika o tej godzinie, o której powinna się obudzić. Po prostu. Mam, mam coś takiego? Czy to jest wywołane tym, że właśnie budzisz się powiedzmy już od dwóch godzin przed tym budzikiem, co chwilę? Czy dokładnie się budzisz za pięć budzik? Ale widzisz, to jest inna sprawa. Bo ja uwielbiam na przykład budzić się przed budzikiem. Budzę się godzinę przed budzikiem, a nawet wręcz inaczej. Ja sobie nastawiam budzik godzinę przed budzikiem, żeby się obudzić godzinę przed budzikiem, i żeby zobaczyć, ojej, jeszcze mam godzinę spania, ale super. <laughs> jest to jakaś choroba. Może, pewnie pewnie jest, ale ja mam wtedy takie, ojej, a teraz mi się tak dobrze leży, tak dobrze mi się Oj, tak. przysypia. Mm, to jest... I zasypiasz jeszcze? No, no, oczywiście, ja potrafię, wiesz, no być na nogach dwie, 3 godziny i potem zasnąć sobie jeszcze na spokojnie, stryk w mgnieniu oka. A przed każdym porankiem budzisz się dokładnie o tej samej godzinie, na tą samą godzinę stawiasz budzik? Raczej tak. Okej, okay. A w samochodzie czego słuchasz? Nie słucham niczego w samochodzie. Jak jadę, bo jadę 5 minut. Okej, okay. to nie mi się. Dwie. Nie chce włączyć nic. Ale jeżeli tak, to ja też nie słucham radia, nie jestem osobą, która słucha radia. Jakbym był osobą, która czegokolwiek słucha, to bym słuchał tylko poranków 7.00 na kanale Zero Tego tylko bym słuchał. Ale ja chciałem tylko dodać, że, nie u, na, u, że u nas to prawda w Warszawie słońce, ale jak napisał Nawić, witajcie w deszczowy, środowy poranek, przynajmniej w moim Zabrzu. Pozdro z pracy to... dla wszystkich oglądających i dla duetu Izzy i Maćka. I zapij surowe jajka. Na głos. A, że na głos na pić, głos, tak? Na głos, na szczęście tak, na głos. No można na głos pić surowe jajka, można ich nie pić. Moi drodzy, ja jestem akurat na etapie zdrowienia, więc jest coraz lepiej. Mam nadzieję, że brzmi również coraz lepiej. Albo po prostu brzmi tak, jak brzmi normalnie, co nie każdy może się podobać. Natomiast... nie. To, to, tydzień byłaś chora? No, no dwa, dwa tygodnie. tygodnie, zatoki długo wracają. A, zatoki, czekaj. dobra. No, no okej, okay. no to tak to, to ja rozumiem. Dzisiaj jest, słuchajcie, Międzynarodowy Dzień Paskudy. Czy ty ja to właśnie... znalazłeś też? Nie, ale ktoś wczoraj wrzucał to gdzieś, widziałem i nie wiem kto. Ktoś wrzucał właśnie, że dzisiaj jestem. I się zastanawiałem, o co chodzi. Tym, tak, Czytałam i rzeczywiście to chodzi o to, żeby mm, odczarować i wyjaśnić wszystkim, że każdy jest piękny na swój sposób. Tylko to... dlaczego nazywasz nas? No, ten no pięć właśnie, dlatego Chyba, że chodzi o Kasię Paskudę. No, Kasia Paskuda to jest taka. Modelka, powiedzmy. Czasem aktorka. C czyli dobrze w sumie, odwrotnie. Tak. Paskuda, e ale jednak modelka. Ale ty kojarzysz Kasię Paskudę? Nie, zaraz muszę zobaczyć. Zaraz ci pokażę. Ona grała w karierze Nikodema Dyz Dyzmy. No. No to jest Kasia Paskuda. Okej. Okay. No to Proszę nie bardzo. Spłocka, to, to... o, pozdrawiam. Nie Mam nadzieję, że nie brała y, udziału w żadnym incydencie kałowym, bo y, wydarzył się takowy wczoraj albo nie, przedwczoraj się wydarzył. Kolejny. Z kolejny? Kolejny. Czyli raz? Na w tym samym basenie, na tym samym basenie dokładnie raz w tygodniu. Cztery to... razy w tym miesiącu. Brawo, Płosk. Czy osoby, które. E... Kapek często tam jeździ do swoich rodzin. Raz ty no, no, się składa. Tak. Dokładnie tam jest raz składa. Ale ja jestem ciekawa, czy, czy to zawsze jest ta sama osoba, czy po prostu mają nie, taką sekte, które. Okej, okay, ty w tym tygodniu. Mają sekty, tam tak. i wchodzisz. Oni, a za tydzień Dokładnie, oni się typiec, umawiają, tam. mają tajne stowarzyszenie na Facebooku. Ja się, I... słuchajcie, nie mogę, nie mam, nie, mam, nie mam materiału. Dokładnie, mają tajne komplety. <laughs> Spotykają się wieczorami i knują. Jak tu zrobić po prostu psikusa na tym basenie? Była kiedyś taka re... A, dobra, nieważne. Była taka reklama Mikiwek, chciałem powiedzieć, ale. Mieliśmy A... tą drogą. Międzynarodowy dzień paskudy, co jeszcze? Światowy dzień kostki Rubika. Jest, ale z tego powodu będziemy mieli nawet tutaj osobę, która tą kostką będzie. Operowała. Chyba. Tak, tak mi się wydaje, że przyjdzie z tą kostką. Miejmy nadzieję, że też przyjdzie osoba z kostką dla pieska, o. który do nas tutaj przyjdzie. Bo będziemy mieli pieska tutaj. I dlaczego będziemy mieli pieska, to się dowiecie w dalszej części programu. Natomiast jest jeszcze jeden dzień. I to dosyć ważny: Światowy Dzień Chorych na Hemofilię. Ja chciałem tylko dodać, że chorują tylko mężczyźni, a kobiety są podstępnymi nosicielkami. Ach, to, to, to jest taka ale choroba. Ale my się wymieniamy tymi chorobami. No i jaka jest, że chorują tylko kobiety? Co HPV? Tak, tak na przykład. Nie no to dobra. chorują, ale jednak większy, większy odsetek kobiet ma problemy w związku z HPV. A, no tak, no bo mężczyźni też mogą mieć z tego powodu ale różne nieprzyjemne, nowotworowe rzeczy, więc. Uważajcie na tego typu sprawy. No Hemofilia, no to raczej się na to nie zaszczepicie, nie? nie. Zaburzenie krzepnięcia krwi. Tak, zaburzenie krzepnięcia krwi. Ciachniesz się i po prostu leci, leci, leci i umierasz, wykrwawiasz się, jak sobie zrobisz małą dziurę. Nie żartuję, to tak nie działa. E, ale. W, siniaki, w przybliżonym skrócie, no po prostu nie krzepnie krew, więc. Siniaki, krwiaki, krwotoki wewnętrzne, zewnętrzne, czyli to, co To Brzmi jak to zespół bankowy. Siniaki, krwiaki, krwotoki zewnętrzne. Chociaż tak myślę, że oni nie potrafiliby, tak zrobić, że siniaki, krwiaki, kwotoki zewnętrzne. Powiedz to trzy razy szybko. Siniaki, krwiaki, kwotoki zewnętrzne. No, Krotoki Krwotoki. Krwotoki <gry> zewnętrzne. Kochani, 1526 Zygmunt I Stary wkroczył do Gdańska i tutaj mi się bardzo podobało, jak sobie czytałem o tym, stłumić bunt luterańskiego pospólstwa. Tysiąc, który? 526. 1526. Ostatnio ja się y, walnąłem chyba powiedziałem że Zygmunt III Waza zamiast Zygmunt tak. I Stary, przy czymś tam i no ludzie po prostu o Jezu, no historycy sami się znaleźli. Ale najlepiej tam. Jest to, że ja się się zawsze się zaprzygoć i mówię, mm, okej, okay, Zygmunt III tak. Waza, dobra, okay, zapisuję sobie Zygmunt III Waza. Tak i sobie Zygmunt III Waza. Tak, tutaj na leźwiach mam. Dokładnie, ja też mam. Ja mam tutaj ale elfickim na brzuszku. Tak life Zygmunt III Waza. Ale <try> mowa Zygmunt I Stary, no. 1940. 27 rok, założono klub sportowy za to <grystanie> Naprawdę sobie to wpisałaś. Tak, Braniewo, kiedyś spędziłam dość sporo czasu, bo jest to. Braniewie? Bardzo tak, tak. A, okej, okay. no to tak dobra, to rozumiem się... konotacje tak. osobiste. Miałam tam, e, miałam tam zgrupowanie wojewódzkie kadry w siatkówkę. Okay. I to było piękne dwa. Ile tygodnie? miałaś lat wtedy? Lata czekaj, to była druga gimnazjum, pierwsza, druga gimnazjum, czyli 12, 13, 14, tak, 13 14 A, okay. lat, mniej więcej. No, to, no, ja to ja wtedy to jeździłem to na obozy, na... ale koszykarskie, no. więc no. miałem tam zgrupowania alby chorzów. Co tam robiłeś? Różnych właśnie, no, dobre pytanie, dobre pytanie, co ja tam robiłem. Byłem najmniejszy i najmłodszy. Nie, nie byłem najmniejszy. Byli starsi ode mnie i niżsi, ale byli też na przykład starsi o rok, którzy mieli dwa metry. Był gość, który miał wtedy 13 lat i miał prawie 2 metry. A jak był gość, stopy? Który... O Jezu, nie wiem. Ale ja wtedy miałem też 45-46, więc no, naprawdę, tak jak do dzisiaj. Nie? 45 stopa masz? Tak. E, tylko, że ja, ja się wtedy po prostu... E, bo to jest tak, że z moim wzrostem, czyli 1,76 m, ja się po prostu nie wywracam, jak wiadomo. Wieje. To o to chodzi, że, żeby się zaprzeć się stopą. Że to jak tak jak mówiła: i Zunie, ja ciebie nikt nie porwie, nikt cię nie porwie, bo kto taką długą tyczkę uniesie. No, no właśnie, z też jest. Dokładnie. 1848 rok, wiosna ludów, kochani, rząd Galicji uwłaszczył tamtejszych chłopów, czyli zrobił to, czego nie potrafiono zrobić przez tyle lat. Chłopi już nie musieli robić pańszczyzny. Znaczy ja nie wiem, czy pańszczyzny już chyba nie było, albo były jakieś dziesięciny, jakieś inne tam rzeczy. W każdym razie chłopi zostali wolni i mieli te ziemię. Znaczy mogli ją, mogli odszkodowanie dać tym wszystkim, kto, do których należała ta ziemia, znaczy należała, którym ktoś przypisał po prostu te ziemię. Murem za polskim chłopem. Tak, murem za polskim chłopem, za tymi. Nie, insurekcja kościuszkowska była z 40 lat wcześniej, z tego co pamiętam. Tak, tak. Ja, słuchajcie, to jest historia, to kiedyś było, daty są nieważne, ważne, że były. Ważna jest data 1957 rok, założona Miejski Klub Sportowy Flota Świnoujście. Nie Kolej. wiem, jak <laughs> trochę wybieram te wydarzenia. Ja wiem, to przecież jesteś sportowy. tak sportowo, wiesz, nastawiona dosyć mocno. Dokładnie, zwłaszcza na piłkę nożną jest mega mocno sfokusowana, ale A mam ja też... Ja widzę, wziąc... jak patrzysz zahipnotyzowana na gapkach, kiedy na gapkę, opowiada tak, o tej piłce. A, jak A jak dzisiaj na pewno będzie opowiadał, było. bo była Liga Mistrzów wczoraj nie? i przecież Barcelona dostała po papie. To prawda, od Paris Saint-Germain. Tak? Dobrze. A, widzisz. 1797 rok w, w szpitalu, bodajże biserte tak bym powiedziała w Paryżu, przetestowano na żywych baranach i zwłokach bezdomnych działanie nowoczesnej gilotyny według projektu chirurga i, i fizjologa Antoine Louise. Przygotowywali się już w 1977 do jakichś kolejnych rewolucji. Bardzo znajome jest zwłoki bezdomnych ludzi. No tak, wtedy giletyny. można było, nie? Słuchajcie, no nie to, co teraz. On już nie żyje, do nikogo należy. Mogę go wziąć? Możesz. No. Tak, no znaczy, że e, Nauka wymaga pewnych poświęceń i pewnych mało etycznych rzeczy. Zresztą przecież Leonardo da Vinci też e, no, musiał na zwłokach pracować, prawda, bo inaczej byśmy się nie dowiedzieli wielu rzeczy i to było nielegalne. No dobrze. E, Ale mówimy to o XVIII wieku, dużo rzeczy się dziwnych działo wtedy. Tak jest. A propos: 1988 relikwie świętego Andrzeja Boboli zostały złożone w Warszawie. I ja pamiętam taką sytuację, że to było całkiem niedawno, trzy lata temu. Jest święty Gwalbert i sanktuarium w łapach. Szczyciło się tym, były takie artykuły, że sanktuarium, czekaj, yy, yy, już wiem, na pletek świętego G Gwalberta w łapach. Tak było. Takie były artykuły. Po czym były artykuły prostujące, to nie na pletek, a inna część ciała świętego Gwalberta powitano w łapach. Naprawdę, no, takie były artykuły na różnych, w różnych portalach, ponieważ no, relikwie mają to do siebie, że są... Ach, jest to dosyć ciekawa i osobliwa rzecz, nie? Bo relikwie związane na przykład z Jezusem, Chrystusem, to ich jest mnóstwo na całym świecie. I oczywiście większość z nich znaczy no, to nie są falsyfikaty, tylko się spierają, że to my mamy tę prawdziwą. nie? Mhm. To nie wy, tylko to my mamy tę prawdziwą. Czyli tak, nagle okazuje się, że ten człowiek, nie w tym przypadku może Jezus, ale jakiś inny człowiek. Andrzej Bobola. No. Andrzej Bobola miał 15 rąk, 15 lat. Tak, luk, no tak, no właśnie tak wychodzi lat, potem. Uch, nie cztery nosy. Każdy ma, ma coś dla siebie. A no no jakbyś miał to jakbyś to, to świat, świat folauta, to by pasowało. A jakbyś miał swoją. Część chciała jednak oddać jakąś, jako właśnie relikwia. Mam oddać najmniejszą czy największą? To stopa, wiadomo. 45, <grym> 6. 1924 rok. Założona amerykańską wytwórnię filmową Metro Gold. Dobra, Golden. właśnie dowiedziałem się, że nie ma czegoś takiego jak relikwie Jezusa. A widzisz. Właśnie mi powiedział... Nie zgadzam, powiedział to Krzysztof. A, 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 ale jest krzyż, fragment krzyża, ale ja, ja pamiętam, że był jakieś drzazgi z krzyża, nie? Coś takiego było. To nie są relikwie, to nie są relikwie Jezusa, to są rzeczy święte i tak dalej, ale to nie są relikwie Jezusa. To dementujemy, jakby ktoś dementujemy. Tam... Natomiast prawda jest jedna, <laughs> powtórzę to jeszcze raz, 90, przepraszam, 1924 rok, wytwórnia filmowa Metro-Goldwyn-Mayer powstała. Tak. E, I mamy tutaj polski wątek, ponieważ jedną z tych osób był e, Metro. Metro warszawskie, Janusz Józefowicz w ogóle. To on założył te wytwórnie. Jaki jest ten polski. Wcześniej fonte? nazywał się Samuel. Samuel Goldwyn, tak, ponieważ trzech mężczyzn to założyło dokładnie. Jednym z nich, jednym z nich był Samuel Goldwyn. i metro. Się w Polsce dokładnie, Aha, tak. No dobrze. Potem no wyjechał. W him. Wiesz, kto jeszcze? Znaczy nie urodził się, ale w 2008 roku Roger Guerreiro otrzymał polskie obywatelstwo. Y tak, on, brazylczy, on był tak. brazylijczykiem. On był brazylijczykiem i pamiętam wypowiedź chyba Lecha Kaczyńskiego, który mówił, że no podobała mu się ta gra Roger Pereiro, Pereiro powiedział i, i Artur Borubar, chodziło o Boruca. A ja podejrzewam, że chodziło o to, że Artur Boruc bardzo mu się podobał po prostu o to. Ale on tam rzeczywiście jakoś zawojował w tej reprezentacji polskiej? Wiesz co, parę występów miał całkiem fajnych, ale no to też jest taka postać troszeczkę jak Olisa Debe, nie? Czyli zrobiliśmy go Polakiem, uczyniliśmy po to, żeby, bo się okazało, że świetnie gra. I on początkowo grał w Legii Warszawa? Chyba tak. Ale nie jestem pewien, teraz mogę skłamać, bo naprawdę tego nie pamiętam. Pamiętam, że Olisa Debe w Polonii w grał, a potem w Panathinaikosie chyba. Chyba, dobrze mówię, nie? Dobrze powiedziałem, słuchajcie, powiedzieli mi nawet, że dobrze potwierdzają, powiedziałem. Potwierdzają, potwierdzają. Więc no to tak było, no niestety tak jest z tymi to jest kilka lat, nie? I to, jeżeli jesteś na tej fali wznoszącej, to wtedy cię biorą i, i, i po prostu I jesteś w tej Polaka reprezentacji. I I Robią sobie Polaka i jest to fajne i tak dalej, ale no, na krótką metę niestety, bo potem już jakoś się odwiduje to bycie Polakiem. Znaczy, ja nie wiem, czy Olisa Debe dalej z tym polskim obywatelstwem tam śmiga. No, pewnie tak. No, ja wiem, że potem grał, nie wiem, gdzie grał, w Grecji, potem w Chinach. Nie mam pojęcia. 1964 rok w Nowym Jorku odbyła się premiera Forda Mustanga. A tak, to prawda. Widziałem. Jest film bardzo fajny. Le Mans, 24, tak się chyba nazywa. A Ford versus Ferrari się nazywa w polskiej wersji. Gra tam Christian Bale, mhm. ma Damon Christian Bale. I Christian Bale gra takiego. Ken'a, ojej, nie pamiętam teraz, jak ma na nazwisko ten gość, ale jednego z najwybitniejszych gości ścigających się. I on przychodzi na premierę tego Mustanga i tak ogląda, ogląda i mówi, że to jest auto dla sekretarek. No, tak, okay. tak było. 1961, nieudana inwazja w Zatoce Świń. No To jedno z takich pierwszych potnięć Kennedy'ego. W 1973 rozpoczęto działalność amerykańskiego przedsiębiorstwa transportowego FedEx. Tak, FedEx to prawda. A w 1969 Gustaw Huszak został sekretarzem w Czechach za Dubczeka. Zawsze mnie to bawiło, jak na historii mieliśmy, że no i był taki Aleksander Dubczek przez by, żeby nie było. Masz coś jeszcze? Tak, 70 rok, załoga Apollo 13 bezpiecznie wodowała po nieudanej misji, yy, która się tam wydarzyła. W 1857 urodził się Bronisław Komorowski, proszę Państwa. Tak długo, no, no był naszym prezydentem, a to jest 1857, więc on został prezydentem. To miał 43, 143, 153 lata wtedy. wtedy jeszcze był z edytą Tak naprawdę, to był polski prozaik i dramaturg, który nazywał się tak samo i zwrócił moją uwagę. 1954, Apoloniusz Steiner. To też mam, a ma, ma, masz No, mamy szan... nie, oczywiście. <coughs> tak, ale... 1955 to Jan Borysewicz. Oczywiście, że tak. Czyli oczywiście Lady Punk. Lady Punk i teraz uwaga, Jan Borysewicz, który zasłynął w pewnym momencie z tego, że podczas Dnia Dziecka postanowił się obnażyć na koncercie pijany w sztok i e, machał tam wiosłem, nie tylko tym, który miał tutaj. E, I to było we Wrocławiu. A ostatnio we Wrocławiu był skandal dotyczący e, instalacji artystycznej tak zwanej. E, otóż były plakaty z rozwieszonym manekinem, który był kobiecym manekinem, ale z brodą, i z dzieckiem, w sensie też manekinem, yy, dziecka, który był przywiązany jakimś paskiem do krocza. I to, było, to była sztuka, tak zwana. Ja może to też był ten numer Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest... Nie, <śmiech> nie <śmiech> żart. Nie wiem. <laughs> nie. Ale, yy, yy, pan Sutryk to yy, gdzieś tam próbował tłumaczyć. No ale ostatecznie chyba to zostało usunięte. Wrocławianie pozamazywali te plakaty, no bo to jednak wyglądało naprawdę creepy. Czyli wystarczy zasprejować, tak jak sytuacja z wczoraj z jednym z artykułów Radia Naszego, polskiego. Tak, ma. naszego. Kto wie, czy polskiego? Kto wie. 1972, Jennifer Garner, amerykańska aktorka, oczywiście producentka, czyli była żona... Bena Afflecka. Bena Afflecka, dokładnie. Też pani Wybrał pani. inną Jennifer. Najpierw my... była inna Jennifer, potem była inna Jennifer, a potem, na Jennifer, a potem jeszcze, jest tam ta sama sytuacja. Jennifer. Nie? Jest to ułatwienie sytuacji, przynajmniej masz to samo imię, nie możesz się pomylić. Tak, my kiedyś robiliśmy wywiad z Jennifer Garner i z Ryanem Reynoldsem, w sensie ja i moja żona robiliśmy na zmianę. W sensie najpierw ja robiłem z moim synem wywiad z Ryanem Reynoldsem i takim ziomeczkiem, który grał razem z nimi w filmie, takim młodym, a potem... Ola. Robiła z nimi wywiad z Jennifer Garner i z tamtym ziomeczkiem. A to z tym było w związku łapokiem. z czym? To było w związku z premierą filmu. Chyba Projekt Adam się nazywał ten mm -hmm. film. E, ale to był niestety tylko wywiad online, bo ja bardzo chciałem Reynoldsa do piwnicy zaciągnąć. <laughs> ale się nie udało, bo to był niestety tylko wywiad online, ale było śmiesznie. E, Jennifer Garner, bardzo miła osoba. A 1985 rok Rooney Mara się urodziła również. Aktorka zdolna, grająca na przykład w, u Davida Finchera w Girl with the Dragon Tattoo, czy nie pamiętam jaki był podtytuł tego Millennium na podstawie Larsona. To ja jeszcze zakończę tą, tą urodzinową część. 1974 rok, Victoria Beckham. Czy tak? Tak jest. O to nie zwróciłem uwagi na Wiktorię Beckham. jest sekretów Wiktorii. Na moją, no nie chyba. <laughs> na moją, znaczy na pewno ma jakiś sekret tam przed Davidem. To, jest moja... to była moja ulubiona Spice Girls. Najbardziej mi się podobała. Posh Spice. Tak. Wymień wszystkie Spice Girls. Nie ma opcji. Melanie, M Mel B, tylko kojarzę i Porsche. Nie, Posh Spice, Baby Spice, Scary Spice. E, scary ginger Spice? spice? Scary. E, ginger i Sporty Spice. A Melanie? Która? Mel B. Mel B była Scary Spice. Scary Spice. Mel C okay. była Sporty Spice, bo miała adres. Aba Mel D. E, nie było właśnie. Była Emma Banton. E, Barton, Banton. E, to była Baby Spice. Jerry Halliwell to była Ginger Spice, no i Victoria Adams wtedy jeszcze, a później Beckham. I twoja ulubiona to? No właśnie Victoria Adams Victoria. Beckham. No ona była najfajniejsza, najbardziej nie, mi się podobała, podobała podoba. wtedy, jak miałem, nie wiem ile, z 17, jak, jakie 17, z 13, 14 lat. Natomiast no nie przypadła mi koi piosenka. Jeszcze było Mama I Love You. Nie, to to było Mama, nie. Jeszcze Every Baby nic. Nie, nie jestem pewien, czy to nie było Kelly Family teraz. No nieważne. Możliwe, że to było... Nie, to raczej było Kelly Family, ale to był ten sam okres. Wszystko się Możesz zgadza. Backstreet Boys, Britney Spears, Spice Girls i Kelly Family oni wszyscy zlali w jedno. to jest polska telewizja, to jest polski poranek, więc zamknijmy już ten, te amerykańskie, a raczej angielskie... I wejdźmy w klimatu. wydarzenia z tego kraju. Dokładnie tak. Zamek w Stobnicy zaprasza turystów. Nurogęsi rozpoczęły migrację. Po 23 latach wywalczył odszkodowanie. Marek Kubala dostanie 16 milionów złotych. Domagała się odszkodowania od miasta, dostała 3 miliony złotych kary. To jest dobre z tymi 3 milionami złotych no To jest złotami. skandal. To jest skandaliczna sytuacja. Tak, tutaj chodzi o panią, która. Nie Pani Iwona, nie, nie Złodzi. wiem skąd. A z Łodzi, no nie złodziej, tylko z Łodzi, proszę Państwa. E, poprosiła o odszkodowanie za zniszczone podczas budowy e, no, kanalizacji ogrodzenie. E, e, zażądała czter, 34 tysięcy złotych. Wytłumaczyła to, że pojawiły się odpryski, plamy, musiały. I po że tam cały robić. czas pojawiały się odpryski, że ona e, prosi te władze miasta, żeby one zmieniły na drogi, która tam jest, ponieważ jest tam jakiś żurzel, czy szutr, czy coś takiego, e, że jak przejeżdża samochód, to pryska kanalizacja. Prosto w ogrodzenie, i to ogrodzenie cały czas jest niszczone. I że to jest ogrodzenie, które jest wręcz prawie zabytkiem, bo od 70 lat w jej rodzinie jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. I ten element okazało się, że wcale nie jest ważny dla tych, którzy podejmują decyzję. Otóż pani Iwona złożyła pismo skargę, że taka sytuacja miała miejsce, chciała odszkodowania. A oni a, kartę a oni powiedzieli... UNO. No. Nie ma takiej w ogóle opcji plus 4, a dokładnie plus 3 miliony. Tyle teoretycznie powinna zapłacić pani Iwona, w związku z tym, że ogrodzenie. Które właśnie jest pochlapane, znajduje się już jednak na powierzchni trochę drogi. Na powierzchni lotniska w ogóle. Pasu startowego to jest. Pasu startowego. To jest pasu startowego nawet. To jest teoretycznie, że to, że to jest parkan od lat stoi w pasie a nie drogowym. Drogowym. To tak. nie, to ja miałem, to ja miałem ja byłem cały czas przeświadczony, jak której przeczytałem nie wiem czemu. Że to jest pas startowy, a nie pas drogowy. I sobie pomyślałem, jak wpadli na to, że zrobią lotnisko przy jakiejś parkaniu. No ale dobra, no zrobili drogę. Zarząd Drogi Transportu Urzędu Miasta Łodzi też poleciał i wystawili pani Iwonie Rachunek na 3 miliony 62 tysięcy złotych, w związku z tym, że o kilka centymetrów to ogrodzenie wchodzi na właśnie paz drogowy. Natomiast radca prawny, pełnomocnik pani Iwony, mówi, że przepisy ustawy o drogach publicznych wyraźnie wskazują na to, że w sytuacji, kiedy jakiś obiekt zlokalizowany jest na drodze publicznej, ale był tam zlokalizowany zanim ustawa weszła w życie, czyli w tym przypadku przed latami 80., to może tam pozostać i nie ma podstaw do tego, aby na właścicielkę nakładać karę. Ale to nie ma w ogóle, moim zdaniem, podstaw na to, żeby na właścicielkę nakładać Karę tylko, żeby wziąć do odpowiedzialności ludzi, którzy zajmowali się tym i, którzy, i którzy wyznaczali tę drogę i wyznaczyli ją przez ten płot, e, przez ten parkan, e, czy też nawet jeżeli ta droga miała tamtędy iść, to albo mogli się z nią dogadać, jeżeli były prowadzone takie rozmowy, to to jest inna sprawa, ale jeżeli niczego takiego nie było, no to ktoś tutaj popełnił gigantyczny błąd i to, że Władze miasta domagają się 3 milionów kary, no to ja nie wiem, to chyba ktoś tam nie chce reelekcji zrobić w takim razie. W takim razie za co te 3 miliony? Za to, że tyle lat było to użytkowane, to jest tak jak z tą Lucy, nie? z tą zapiekarkarnią, zapiekankarnią, tak? że oni im wystawili rachunek, że nielegalnie stoją, w tym miejscu nie można stać i teraz z każdym kolejnym dniem ten rachunek Gruz, Ja nie wiem, jak się ta sprawa ostatecznie rozwiązała. Czy oni przenieśli ten budynek, czy nie. Natomiast no parka, no, oczywiście, że można przenieść, można dogadać się, można różne rzeczy zrobić. No ale to jest właśnie kwestia geodety. Geodeta wytyczając jakąkolwiek drogę, dom czy działkę jednak ma dokładne wyliczenia, mapy, które powinny sprawić, że uniknie się takiej sytuacji. W tym no, wypadku tak, jest to, to geidiota, a nie geodeta. No, ewidentnie. No, 80 lat stoi ten mur. E, ta 70. 75. I oni mają dowody na to. Są zdjęcia rodzinne które pokazują, że ten mur tyle stoi w sensie parkan. Nie? Dobrze, ale to nie koniec, jeżeli chodzi o odszkodowania, ponieważ tym razem, ale to już akurat słuszne, po 23 latach wywalczył odszkodowanie. Marek Kubala dostanie 16 milionów złotych. Wiele lat temu Wałbrzyskiemu przedsiębiorcy zarzucono między innymi przemyt pojazdów, zaniżanie ich wartości i korupcję. W efekcie stracił on swoją firmę i wpadł w długi. Długi te wyniosły tak jak Marek Kubala wycenił. Yy... 50 milionów złotych. I jedna rzecz to jest oczywiście kwestia firmy, utraty tej firmy, ogromny wizerunek. Budów. Wizerunek to, że jednak pan Marek spędził też jakiś czas w więzieniu. W areszcie. W areszcie. Ale dostał w, za to też dostał jakieś za uczynienie, a konkretnie 153 tysiące. 153 tysiące tak, za, za czas ten areszt. E, no ale mimo wszystko to są 23 lata walki o swoje, gdzie cały czas było to albo no, nie mógł dowieść tego, bezskutecznie domagał się tego od, odszkodowania od skarbu państwa. Chciał łącznie no większej kwoty. 33 milionów. Złotych. Tak, a dostał 12 milionów i 4 miliony złotych odsetek. Z tego też tytułu. No Pokazuje to, że warto walczyć o swoje. Oczywiście, że to warto to, walczyć o swoje, ale nie wszyscy ten. mają tyle cierpliwości co pan Marek. Lata. Bo to też można się poddać jednak, jeżeli wszyscy dookoła ci mówią, sądy ci mówią i tak dalej, że no nie, nie dostaniesz tej kasy. No to wiadomo, że jeżeli nie masz nic do stracenia, no po, to po prostu robisz, nie? Ale, ale kto wytrzymałby tyle Ale kto wytrzymał, no. No właśnie. Ale się udało. Chociaż jakiś jakieś zadośćuczynienie jest. E, Nurogejsi rozpoczęły migrację głośno. Świetna na nazwa. Temat było wczoraj, tak jest. Bo to są trochę gęsi, ale takie, które nurkują i które jedzą ryby. Dają nura. Dają nura. Bardzo jest... głęboko potrafią nurkować. Da można dać nura, można dać... Gęsi. Nie, chciałem tutaj zarzucić takim sucharem starym, ale nie o tej godzinie. To są Nurogęsi, proszę Państwa. Więc jeżeli zobaczycie coś takiego na ulicy, a konkretnie, bo to jest gdzieś na ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Tak, bo tam jest sytuacja taka, że Nurogęsi co roku, mniej więcej o tej porze roku przechodzą sobie przez te trasy, ponieważ Nurogęsi, żeby założyć swoje gniazdko, potrzebują starych drzew. Tam zazwyczaj tak. potrafią się ulokować. Takich drzew nie ma wzdłuż brzegu Wisły, więc one sobie przechodzą do Parku Łazienkowskiego tam wykluwają się jajeczka, znaczy wykluwają się małe nurogo, gąski, gąski i wraz z nimi matka potem przeprowadza je przez tę trasę czerniakowską po to, żeby wstąpić Nie, No One dobro. się rodzą, wtedy to... matka je karmi piersią i tak dalej, wiadomo jak Zmieniamy to gęsi. Tak. Tak. E, to, jest, to są gdzieś okolice ulicy Czerniakowskiej, Myśliwieckiej, tam mieszka mój montażysta, Lolo. Pozdrawiam serdecznie, więc też uważaj na ulicy, bo... Wiemy, Bardzo ładne są te nurokęsi. No mają taki kolorowy, czerwono-rdzawy czepek na górze, takiego irokeza Tak. Bardzo ładne ptaki. I jeśli zauważycie takiego ptaka, e, matkę, która chce już prowadzić swoje małe nuroganci, to też uważać trzeba. To uważajcie i nawet można się spokojnie zatrzymać i zatrzymać ruch w tym momencie, aby one przeszły sobie na drugą trzeba stronę. Trzeba się zatrzymać i też uważajcie na swoje psy, bo takie psy pewnie lubią pogonić takie ptaki, a można je przestraszyć na śmierć i one wtedy już na zawsze zostaną w tych łazienkach. Chcecie mieć gęsi w łazience? No właśnie, nikt nie chce. Potem dziwne odgłosy się. Z łazienki dobywają Jakieś gęgania czy. Pękania jaja. <grystanie <grystanie> Składania jaj właśnie. <grystanie> w kuwecie. A propos tego, że w Polsce funkcjonuje takie coś jak samowolka, mhm. dobrze wiedzą ci, którzy żyją w okolicach Stobnicy, bo tam właśnie powstaje zamek. Zamek, który powstaje od 2015 roku, więc wcale żadnej przeszłości historycznej nie ma. Powstaje na sztucznej, piaskowej wyspie. No i teraz walka trwa. Czy powstają, chyba powstał, powstał już, nie? Ale cały czas jeszcze jest. Tak, ja mi się wydaje. Bo on jest na terenie, na, na terenie Natura 2000, tak, co więc... teoretycznie jest nielegalne. Jak się okazuje, jednak, no skoro jest nielegalne, a ktoś to zrobił i to stoi, to chyba jest legalne. Co więcej, będzie robić tam eventy. Już niemałe no wydarzenie, zapraszamy serdecznie. Tak, jest jakieś wydarzenie, które się będzie odbywało. Otóż pierwsze oblężenie Stobnicy. Znaczy, ja myślę, że to oblęże... pierwsze oblężenie Stobnicy, to brzmi jak coś, z czym idziesz do proktologa naprawdę, szczerze mówiąc. Nie stolnica, Stobnicy. No dobra, myślisz, że czym jest Stolnica? Halo? Wałkujesz ciasto czasami? Słuchajcie, z harmonogramu zamieszczonego na stronie zamku wynika, że w dniach 11-12 maja od godziny 10 do 18 odbędą się tam tematyczne imprezy. Dobrze, nie matematyczne. Jakich atrakcji można się spodziewać? Właściciele zapowiadają, że w planach jest m.in. wystawa machin oblężniczych, strzelnica z kuszą wałową i balistą, średniowieczne obozowisko z ogniskiem, czy pokazy strzelania z trebusza. Perejry, nie, Priera Kuszy Bałowej z prelekcją. Jest jeszcze więcej atrakcji. W jednej z nich uważam, że powinniście wziąć udział razem z Jackiem. No? Turniej konny na drewnianych rumakach. Tak, jest tam coś takiego. Jest takie coś, znalazłem artykule. Ja bym pojechał tam. Ja lubię takie zamkowe rzeczy. Ja byłem, wiesz, byłem na zamku w, na Gwiazdkę rok temu. Tak, nie w tym roku, co było, tylko jeszcze wcześniej, w 2022. Nie, w Rynie. Okej. Okay. W 2022. Tak, byliśmy w zamku w Rynie z całą rodziną i z rodziną naszych przyjaciół i było super, naprawdę było naprawdę świetne. No ale tam czujesz, ten gwiazda. zamek tam stoi i stoi i ma piękną historię, a nie że powstał. No nie, 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 oczywiście że nie. I tam widać to po pokojach, że tam rzeczywiście był zamek. Jednak w każdym pokoju też musiał być jakiś arras albo jakiś, no wiesz, jakiś król wiszący i tak dalej. Ale fajnie było na tym zamku, bo była też przebierana część. To znaczy trzeba było pójść do magazynu? Nie, to była gwiazdka, no wigilia, Boże Narodzenie i tak dalej. Była część przebierana i był tam taki rycerz, który krzyczał strasznie głośno, to był taki pan zamku. No, widać, że był po paru zamkowych y, podczaszych y, tych y, łykach, i rzucał cukierkami w dzieci, w ludzi, ale taki, w taki sposób, że naprawdę to były takie szkloki mógł skągić na A Przebraliśmy się tak, konsekwentnie. Przebraliśmy się. I powiem ci, że wiesz, no, e, że ludzie tak szli do tego magazynu z przebieraniem się. Tak na zasadzie, no dobra, to idę i się tam gdzieś tam przebiorę, a właściwie to ja nie chcę się nawet przebrać, ale każdy, kto już dostał strój, to tak stał taki dumny, że ale super, nie? Ale ludzie się tam bili o te stroje, naprawdę, tam wiesz, no oni no, bili bez przesady, to nie był Lidl, yy, 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 czy jakieś tam Black Friday'e, czy Cyber ty... Ale było czuć preferencje no, Było czuć po prostu, że wiesz, ktoś zabiera nagle trzy, po to, żeby sprawdzić. No jak, w jakichś lumpeksach, nie? A mieliście potem jakąś wspólną kolację? Czy te Tak, wszystko było była, były cztery wspólne Przy kolacje w sumie. Przy jednym drugim stole? Nie, przy jednym nie, ale przy różnych stołach, przy kilku stołach, a na takiej ogromnej, gigantycznej sali. Fajne były kolacje. Nie, no fajnie, bo wiesz, bo też nie musisz nic robić przy tym. No wiadomo, że musisz zapłacić pęgę, Więc generalnie musisz pracować, żeby sobie zapewnić i rodzinie takie atrakcje. Ale nie musisz nic robić przy stole, nie ma sprzątania i tak dalej. A jednak jest ten klimat i świąteczny, i, no i w ogóle taki odświętny. Bardzo fajna sprawa. No tutaj też musisz zapłacić, aby pojechać i wziąć udział w pierwszym oblężeniu stobnicy. Bilet normalny kosztuje 60 zł, a ulgowy 50 zł. Nie jest jakaś wielka problemu, Nie jest to tra tragedia, no zdecydowanie. Nie jest też super drogo, Natomiast tu bardziej kwestia jest. Um... Kontrowersji związanych z tym zamkiem. dokładnie. No. Jedna ze spółek poznańskich, a organy państwa to one toczą batalię prawną. Kto wygra, zobaczymy. Co jeszcze mamy z Obrażenie polskich? Z polskich już nic nie mamy. Teraz poprosimy nic. o wydarzenia ze świata. Blblblbl. Śmierć na planie filmu Rast jest pierwsza skazana. Kosmiczne śmieci spadły na dom i przebiły dach. Błąd systemu. Sąd zatwierdził rozwód niewłaściwej pary. Turyn wprowadza zakaz palenia papierosów w odległości 5 metrów od innej osoby. Zakaza wprowadza. wprowadza zakaz. Zakaza palenia. Przeczytałaś to, co napisał wydawca. To jest... Słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście albo czy widziałaś... Jezus, to był... Bruce wszechmogący. Mm -hmm. To był Bruce wszechmogący. Nie, to, to był przede wszystkim legenda telewizji Adama McKay, czyli Anchorman, e, że Will Ferrell jako prezenter czytał wszystko, co było napisane na no ufasz, prompterze. No ufasz. ale To wiesz, w ogóle bez zero refleksji. Nie? I potem składał karteczki, wszystko spoko, a tam było San Diego, no i wiadomo co. E, I po, podobnie było jak z kolei Steve Carell grający prezentera. E, czytał rzeczy z promptera, ale y, Jim Carrey, który wtedy miał y, możliwości Boga, mm -hmm. on mu... Jakby wkładał rzeczy w usta. Dosłownie mu wkładał te rzeczy w usta i robił. Tam... Nie wiem, czy Tak, to oczywiście, że kojarzy, tak, no to, to jest tak. dosyć zabawne. No to prawie podobna sytuacja prawie. Dzięki Krzysiek. Dzięki. Krzysiek to nasz oczywiście. <grym> no ale dobrze, zacznijmy. Fopa się zdarza, i to czasami jest tragiczne w skutkach, właśnie jak było na planie filmu Rast. Mhm. Mamy pierwszą skazaną, która. Mm, Czyli Hannah Gutierrez-Reed, odpowiedzialną za broń na, na planie filmu RAST, została skazana na maksymalną karę 18 miesięcy pozbawienia wolności. Uznano ją winą nieumyślnego spowodowania śmierci operatorki Haliny Hutchins. Choć broń znajdowała się w rękach, oczywiście. Aleka Baldwina. Tak, jest. On był chyba producentem tego albo reżyserem, nie, nie pamiętam teraz dokładnie, ale wiem, że on był, yy, no, że to był jego plan. Teoretycznie, więc ja myślałem, że on będzie pociągnięty do odpowiedzialności, nawet, tak myślałem, no nawet nie tak tylko tak. dlatego, że pociągał za spust, ale dlatego, że to on jednak jest twarzą tego wszystkiego nie? i on odpowiadał tutaj za bezpieczeństwo. No, jak to... się okazało, nie chciał odpowiadać Hanie, za to. czyli tej pani, która prawdopodobnie pójdzie do więzienia na 18 miesięcy, um, jednak zarzucają to, że to nie był tylko ten jeden element, w którym wykazywała brak um, takich zabezpieczeń i mm -hmm. odpowiedzialności, e, i choć um, broń był w dłoniach Alka Baldwina okazało się, że rzeczywiście była naładowana, załadowana amunicją, co nie powinno się wydarzyć i tak niestety to się tragicznie skończyło. Tak samo tragicznie się skończyło, wiesz co, kilkanaście, nie, no kilkadziesięć już lat temu, po dwadzieścia parę, jak nie trzydzieści, Brandon Lee, czyli syn Bruce'a został zastrzelony na planie filmu Crook, The Crow. Kultowy film. Zresztą Brandon nie miał przed sobą taką świetlaną przyszłość, dosyć mocną, jako syn Brusali Nepo Baby, mm -hmm. teraz by na pewno był, był tak, tak określany. No i też załadowana została ostra amunicja, no i zginął na planie tego filmu. Tam klątwa teoretycznie ciąży nad tą rodziną, bo Bruce Lee też zginął. W młodym wieku. Brennan również zginął. W młodym wieku teraz będą robili remake tego kruka. Właściwie już zrobili remake kruka z... Ze Skarsgardem, tylko którym teraz nie pamiętam którym. Ale zastanawiam mnie jedna rzecz, czy to jest. Coś, po co jest ta ostra amunicja tak naprawdę na planie filmowym? No bo... Ona nie jest na plan filmowy, to po prostu, wiesz, no, ktoś zamienił sobie, bo sobie poszedł strzelać z, tych, z tej broni na przykład. A co bierzesz ją na plan. Jakby... Bo jesteś przekonany o tym, że do tej pory nic się takiego nie stało i że zawsze będziesz o tym pamiętać, a potem się okazuje, że na przykład w komorze zostaje nabój, nie? bo jak przeładujesz pistolet, to nawet jak wyciągniesz magazynek, to w komorze zostanie nabój ostry. I, no I on po prostu zostaje. No i właśnie w ten sposób można kogoś Uszkodzić zabić. No. Albo i zabić. No Dokładnie. No Są to przykre sprawy, ale się zdarzają i trzeba mieć to na uwadze. Więc jeżeli akurat przez przypadek jesteście na planie filmowym i macie w tym momencie broń ze sobą, to sprawdźcie na pewno, czy jest tam ślepa amunicja po prostu. A jeśli jesteście w domu, to lepiej patrzcie w górę, bo może się okazać, że za chwilę na wasz dom spadnie kosmiczna kosmiczny śmieć. Tak jak to miało miejsce na Florydzie chyba, tak? Tak, na, na dom mieszkańca Florydy spadły szczątki z międzynarodowej stacji kosmicznej. Sytuacja wyglądała tak, że cała rodzina siedziała w domu i nagle coś wielkości o wadze 0,7 kg, 0,7 kg, tak, 0,7 kg. 10 cm miało to coś, spadło przez dach, przebiło dwa piętra i spadło. Tuż obok, nieopodal, dziecka. Na szczęście nikomu się nic nie stało. Pan Alejandro Otero opublikował w mediach społecznościowych kilka zdjęć swojego domu, na których widać te dziury, widać przebitą podłogę. On od razu wyczuł, zobaczył, że to może być taka sytuacja, że może to być element. Stacji kosmicznej, stacji bo kosmicznej, się znał na tym bardzo dobrze. Dokładnie. I okazało się, że jest to prawda, Nasa potwierdziło, że Ale jest to ty prawda. Zobacz, u nas w Polsce, jak się słyszy o takich rzeczach, to się tiry wbijają komuś w dom, bo nie wyrobił na zakręcie, a czasami, Albo domy... ktoś wyskakuje z ronda, bo stwierdził, a, no ja tak. tam lecimy na Małysza. A tutaj Stacja Kosmiczna na ciebie upada. No to chyba lepiej, nie? Ciebie... wolałabym, żebyś się w bardziej wyjątkowe. Tak. Czuję się bardziej wyjątkowy, wyjątkowym wtedy. I oczywiście rodzina może obiegać się odszkodowanie od NASA, tylko problem jest taki, że no jak się okazuje, szczątki spadły, jak się okazuje, niestety to są szczątki, które mogą były przymocowane do konstrukcji paletowej wystrzelonej przez japońską agencję kosmiczną. Czyli to Japonia. Hmm, Japonia wystrzeliła coś na Stany Zjednoczone. No słuchajcie, zemsta za 45 rok? okno za sierpień najprawdopodobniej. Nie pleć, nie pleć, bo to brzmi jak prawda. Nie no, gdzie? Japonia? no gdzie co Japonia ty? nigdy w życiu. E, natomiast tak było w filmie Donnie Darko, e, że spadł silnik samolotu akurat na pewien dom. Nie będę tutaj spoilował, ale Doni Darko, świetny film zresztą. I też grawitacja. Grawitacja film, który polegał na tym, że Sandra Bullock i George Clooney obracają się w kosmosie przez mhm. cały czas. I właśnie było to spowodowane śmieciami, które są w przestrzeni kosmicznej. I uwaga, i to jest realny problem, o którym my nie myślimy, bo mamy to gdzieś. Ale naprawdę teraz rakiety, które są wystrzeliwane w kosmos, tam harmonogram musi się zgadzać co do sekundy, ponieważ tyle śmieci jest w przestrzeni kosmicznej w naszej orbicie. I to są szczątki jakichś właśnie sztucznych satelit, yy, które i tak się na przykład zderzają ze sobą i te szczątki yy, jeszcze, ba jeszcze więcej tych szczątków powstaje i ciężko w pewnym momencie określić gdzie, jaką one mają orbitę. Kurs GESACT, czyli inne nagrało o tym bardzo fajny odcinek. Yy, no, nie no, wiem, 2-3 lata temu, tak mi się wydaje, więc można na YouTubie sobie zobaczyć, gdzie. Naukowcy w tej chwili naprawdę zastanawiają się, co zrobić, żeby te, żeby te szczątki, ten syf, który jest w tym kosmosie, te śmieci, żeby je pozbierać. Po to, żebyśmy... Bo za chwilę my sobie zablokujemy drogę na wyjście poza naszą orbitę. Wiesz, widzę Gretę, która tam lata i mówi, eee, Nie dbacie! You shall not pass! Zniszczyliście Ziemię, zniszczyliście również kosmos. No ale taka prawda. Ale to nawet nie chodzi o zniszczenie kosmosu, tylko to, że my sami sobie blokujemy wyjście z tej, z tej orbity ziemskiej, dlatego bo no, musielibyśmy mieć rakietę, która będzie się potrafiła przebić przez te szczątki, tak żeby nie uszkodzić nic, w, jeżeli chodzi o jej ciąg budowniczy. <ścoughs> Dobra, następne, co było? Następny błąd systemu. Na A przykład. błąd systemu, tak. tak. Rozwód. Rozwód. Przez przypadek. Zapraszam na doszło. papiery rozwodowe. Autoreklama. Wielka Brytania. Para zgłosiła się do swojego prawnika, do kancelarii po to, żeby ten wpisał ich na, rozwi na listę rozwiedzionych. Tak. już niestety pan popełnił błąd i niestety... Wpisał innych. Wpisał innych. Ale wpisał tych, co, co też byli na liście. więc, tak. y znaczy, Bo to nie jest tak, że... Y bo to nie jest tak, że tamta para zgłosiła się z ulicy i przyszła i została wpisana, tylko on już miał orzekać po prostu ten rozwód, więc nim kliknął i orzekł komuś innemu. No w sensie tylko problem jest taki, że to brzmi jakby kliknął raz, a jak się okazuje... No to trzeba tam przewartować dość sporo stron. Na każdej z nich jest napisane, komu udzielasz tego rozwieniu. No roku. ale masz to I samo nazwisko, się, bo, to nie? Nie bo to było to samo nazwisko, więc klikał, 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 klikał. To samo było nazwisko. To wniosek został zatwierdzony przez internetowy system sądowniczy po 21 minutach. No i wtedy się kapnęli, że jest coś nie tak. Natomiast. No i pyta pytanie teraz tak. Czy ktoś się ucieszył, czy nie? Czy jedni czy drudzy? No chyba jak się okazuje, choć ta para, która dostała ten rozwód przez przypadek, myślała o tym, żeby się rozwieść, to ta sytuacja jednak ich bardziej scaliła. Może, tylko. Teraz uwaga, i to jest dla mnie bardzo, bardzo dziwne, bo pomimo świadomości, że działania kancelarii były nieumyślne, a złożenie wniosku odbyło się bez prośby lub upoważnienia ze strony klientów, Sąd Najwyższy w Londynie odmówił unieważnienia rozwodu. Swoją decyzję organ uzasadnił silnym interesem publicznym w... Poszanowaniu pewności i ostateczności wynikającej z prawomocnego orzeczenia o rozwodzie. Czyli trochę jest tak, że oni dali karę tak naprawdę temu, kto wypełniał te dokumenty. Ale jak jemu mieli te przystoci ludzie... No oczywiście, że tak, ale tak to wybrzmiewa, że y, pamiętaj o tym, że wszelkie, y, wszelkie pisma, wszelkie dokumenty przechodzące przez tak poważne organy powinny być jednak bardziej respektowane i zwracaj na to uwagę. Więc oni nie dadzą ci tego teraz do A może znowu, chodzi Boże, o pieniądze. I tak. It's all about money. Bo. Teraz uwaga, ci od tych, ci ludzie, którzy zostali rozwiedzeni, muszą teraz ponownie wziąć ślub, bo mogą, no bo nikt im nie zabroni tego, żeby się ponownie hajtnęli. To nie kościół katolicki, chociaż to tam też się okazuje, że można, jeżeli jest się jaskiem kurskim. Więc ci ludzie dostaną teraz ten ślub, ale muszą za niego zapłacić pewnie, nie? Jakieś tam urzędowe pierdoły i tak dalej. No ale ślub w urzędzie, nie wiem, ile tam, powiedzmy na przykład w Polsce. Ja nie wiem ile kosztuje tam w Londynie. 80 zł w Polsce kosztuje. Z tego, co mówi mi mój brat, to są jakieś bardzo małe kwoty. No to może 80 zł, ale jeszcze dodatkowo. A jak dwie stówy, to jeszcze na organach zagramy, co tam chcecie, jak będziecie wchodzili, i tak I dalej. Jak tak warty, 14 tysięcy za mnie, a z klawiszowcem 14,500. Tak, <laughs> dokładnie, tak może być. E, no, uważajcie na to, co klikacie w sieci, jeżeli jesteście urzędnikami państwowymi, i nie tylko. W ogóle uważajcie na to, co klikacie w sieci. W treści pisma podkreślili, że o rozwód małżonków wynieśli wyłącznie z powodu. Kliknięcia w niewłaściwy przycisk. Jak wiemy, dużo rzeczy się dzieje w życiu przez Don't kliknięcie push the w niewłaściwy button. przycisk. Don't push the button. Była kiedyś taka strona internetowa, która się nazywała Pubaton. I wysyłaliśmy to zawsze naszym znajomym grafikom. Bardzo lubili. Słuchajcie, ludzie za to nie lubią, jak ktoś im pali dmucha. papierosy i dmucha tym dymem prosto w twarz. Szczególnie ja ciem, nie wiem. że którzy żyją w, w Turynie. Kiedyś to było, ja ci tak powiem. Kiedyś to były takie czasy, że siedziało się w domu i w domu mama jarała i w domu przychodzili znajomi mamy i jarali. Ale ostatnio byłam na sztuce Ciemny Grylarz, która się właśnie rozpoczyna tym, że Cezary sto, znaczy Żak stoi na scenie i jara po prostu papierosa za papierosem. Mhm. I był taki klimat, że poczułam... Ach! Jest dzieciństwo. Tak, jest dzieciństwo. Jak taksówka. Idziesz, taksówka, no właśnie wiesz, w palisz, wszędzie palisz, idziesz do knajpy. Ja na przykład wtedy jeszcze paliłem w tamtych latach, bo gdzieś paliłem do 2006 roku. To zdarzało się, kiedy wprowadzili zakaz palenia w knajpach. Znaczy ja nie pamiętam kiedy dokładnie, ale były niektóre knajpy, w których po prostu nie można było palić. Restauracja na przykład. Nie? I to było dziwne. Ale... No, no tak, tylko że była restauracja, gdzie była strefa dla palących i strefa dla niepalących. Strefa dla palących i niepalących były połączone właściwie ze sobą, tylko po prostu tutaj ludzie palą, tutaj nie palą. I to było naprawdę. Ja lubiłem zapalić po zjedzeniu czegoś, nie? No ale wolałem wyjść sobie, przewietrzyć się i tak dalej, a nie siedzieć przy stole, przy tym samym jednym stole i wiesz i z, z tym dymem i z tym syfem. No to nie było nic przyjemnego dla nikogo, więc ja się dziwię, że tak późno tam coś takiego wprowadzają i teraz wprowadzają coś takiego w Turynie pod groźbą kary 100 euro. Nie można palić w odległości pięciu metrów od innych osób, chyba, że te osoby wyrażą na to zgodę. Nie, no I nie bo wiesz, są kobietami wciąż. Nie są kobietami ani wciąż nie. ani dziećmi. No bo to też, wiesz, teoretycznie wychodzi się na dymka socjalnie, nie? Że wychodzisz po prostu po to, żeby. No ja tak robiłem na przykład w liceum. Nie polecam, nie zachęcam. Żeby czuć się jako element grupy. No tak, pierwsza krasa liceum. Bach, i od razu, nie rozdanie tak zwane złote, ale potem przynajmniej mnie, mnie nikt nie kocił. Natomiast tak rzeczywiście jest, że ludzie wychodzą sobie zapalić wspólnie, czy to na balkon, czy gdzieś tam, to wyobraź sobie, jakie wtedy by były kary. Eh? No. No. Ja w ogóle czasami spotykam się z tym, że jestem na przykład na koncercie takim dużym, jakiś Tauron Arena czy coś i ktoś jara nie, w środku po prostu. Ale nie, nie elektrycznego, kary? normalnego szluga? Nie, normalnego szluga, albo nawet szluga z domieszką, śmiesznego papieroska. I po prostu wiesz... Fff. A propos śmiesznego papieroska, nie wiem, czy wiedziałeś, że weszło dane, ile medycznej marihuany wykupili... Polacy w 2023 roku. To chyba Mesto o tym mówił. Mestosław, tak mi się wydaje. Że dużo, że rekord jakiś pobity. Dwie i pół tony. No, no i bardzo dwie dobrze, dwie słuchajcie. Dwie i pół że to jest... Good 90, for you. 90 tysięcy recept zostało wydanych w 2023 roku. Co, jak tutaj policzam, stanowi... Znaczy, mniej więcej licząc, powiedzmy, że ten słoik, jak patrzyłam, kosztuje mniej więcej 10-gramowe 600 zł mm -hmm. w aptece, no to daje 54 miliony zysku. Tylko... 300 za 5 gramów. No to tak. słuchajcie, ceny są duże, ale no jest to na pewno dużo, 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 Tylko dużo, dużo Tylko te pieniądze nie idą do nas i to jest problem. Tylko co? Tylko te pieniądze nie idą do nas za bardzo, no i to jest problem. No tak, to prawda, to, to jest inna sprawa i dlatego powinniśmy coś z tym zrobić, my w sensie polski rząd i tak dalej. No bo jednak to, to, to ludzie nie, nie przestaną palić nagle po prostu z dnia na dzień, bo... Tak po prostu jest, a jak widzicie, medyczna marihuana jest bardzo potrzebna, i dobrze by było coś z tym zrobić. No i właśnie co chciałem powiedzieć, tylko że. O tym, no który to, nie, o papierosach? Nie, że jest to dużo bezpieczniejsze po prostu niż kupowanie od jakiegoś. No tak, dziwnego ziomka, który sprzeda wam jakąś pleśń, albo no, nie wiecie, co tam jest. to na nie. pewno wpłynie na zmniejszenie popytu na czarnym rynku i, i to by był dużo w Zielonym rynku plus. nawet. Opodatkować to, zarobić pieniądze. Tak, się na zielono widzę. I Grasz zielony gram, gram, gram. Bo wiesz, że jak Masz zielone mam, mam, W kole mam. Fortuny, jak ktoś podał dobrą literkę, to pojawiło się zielone pole, więc ja zawsze jakoś tak... Ja pamiętam gościa, który zgadł w kole Fortuny w tysiąc... 1000... No to były jeszcze czasy Wojtka Pianowskiego i Magdy Masny, tak mi się wydaje. I on zgadł Żółta Łódź Podwodna. Pamiętam to hasło mhm. bez podania ani jednej literki. Bez niczego. To była piosenka, tak? Tak, to... była piosenka, pasy żółta łódź podwodna. Ale by... to, to był, był finał taki... w ogóle, nie? Najlepsi zawsze byli ci, którzy, których pasją było szaradziarstwo. No. Jednak te hasło gdzieś tam potarzał no taki ten ziomek, co był. To... Tak, u nas u milio... milionerów. Ten z milionerów, nie? Tak, około, że rozwiązuje krzyżowki. To dziarstw. jest tak, który już sobie nie zapalicie papierosa blisko swoich znajomych, ale to nie jest jedyne miejsce, bo również inne miasta, na przykład Media... Mediolan, również prowadziły taki zakaz palenia przy. Kilku. Mediolan też, tak? A to tak, dobrze. Tak, tak. Bo zdarza mi się być w Mediolanie, więc mieszkam, jak jedę do Włoch, to mieszkam nad Mediolanem z 50 mm. kilometrów, więc niedaleko chodzę tam czasami na basen. Czy tam też są incydenty kałowe? Nie, właśnie nie widziałem tam żadnego. Tam jest aquapark, taki na zewnątrz. Zewnętrzny akwapark, więc jeździmy tam najczęściej z Tymonem po prostu sobie... No, bo lubi, on lubi pozjeżdżać po różnych zjeżdżalniach, nawet takich, na których ja nie lubię. <laughs> Ach, ta młodzież. Dobrze, kochani, to tyle, jeżeli chodzi o to, co mieliśmy dzisiaj z wydarzeń. Znaczy, będzie się u nas jeszcze działo. Jeszcze się u nas sporo wydarzy, bo będą fantastyczni goście. Ale zanim to nastąpi, to będzie Petros Psylos ze swoim materiałem, a po nim przegląd prasy, więc zostańcie z nami. Cześć. Wiem, że statystycznie spośród Was znalazłoby się kilka osób, które chciałyby porozmawiać z wielorybem. I właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Kumbaki są bardzo inteligentnymi zwierzętami. Potrafią wytwarzać proste narzędzia, na przykład sieci z bombli, ale też mają dość rozwinięte sposoby komunikacji z innymi osobnikami. Budują złożone struktury społeczne i w tym ostatnim pomagają im różnego rodzaju nawoływania czy też pieśni. Naukowcy z m.in. Instytutu SETI, a to jest ten instytut, który zajmuje się poszukiwaniem pozaziemskiego życia, analizują tam sygnały radiowe, które na naszą planetę docierają, prowadził ostatnio badania nad tym, w jaki sposób można byłoby interpretować te złożone dźwięki generowane przez te organizmy I interpretować, ale też odpowiadać na te dźwięki. Eksperyment rozpoczął się, gdy zespół naukowców nadawał pewne dźwięki komunikacyjne na pokładzie statku u wybrzeży Alaski. I to właśnie ten komunikat był emitowany przez głośniki podwodne i przyciągnął yy, uwagę takiego humbaka o imieniu Twain. Huey nie tylko odpowiedział na sygnał, ale też zbliżył się do statku, co umożliwiło naukowcom przeprowadzenie obserwacji. To niezwykłe zdarzenie zapoczątkowało niemal 20-minutową rozmowę pomiędzy naukowcami a tym wielorybem. I naukowcy odtwarzali podczas tej rozmowy ten dźwięk powitalny aż 36 razy, jak czytamy w raporcie, z pewną różnicą. Mianowicie. Przerwa pomiędzy komunikatami za każdym razem była inna. Wieloryb za każdym razem odpowiadał i co ciekawe powtarzał przerwy naukowców, czyli gdy przerwa wynosiła na przykład pomiędzy komunikatami 20 sekund, to naukowcy musieli czekać 20 sekund na odpowiedź wygenerowaną przez Humbaka. W te badania nie bez przyczyny są zaangażowani naukowcy pracujący w SETI. Bowiem ci naukowcy uważają, że wymyślanie sposobów komunikacji ze zwierzętami może nam pomóc w przyszłości w nawiązywaniu ewentualnej komunikacji z istotami pozaziemskimi. Jak zauważył dr Lawrence Doyle z Instytutu SETI, badania wielorybów wykazały, że jeśli jesteś inteligentny, jesteś również ciekawy i chcesz nawiązać kontakt. Oczywiście te eksperymenty są częścią czegoś większego, bo na całym świecie naukowcy badają możliwość wykorzystywania sztucznej inteligencji w interpretacji tego, co zwierzęta mówią. Wykorzystuje się m.in. do tego modele językowe, które już poznały tajemnicę języka człowieka, a teraz poznają tajemnicę języka zwierząt. Czy to wszystko oznacza, że już wkrótce będziemy mieli do czynienia z technikami manipulacji, które są specjalnie z myślą o zwierzętach przygotowane i pozwolą na przykład na przekonanie naszego psa, żeby wyszedł w końcu na spacer? No nie wiem, ale chyba w tym kierunku zmierzamy. Dzięki za dziś, widzimy się w kolejnym odcinku. Jak masz chęć, to se wkręć śrubkę numer 5. Dokładnie. Tak nie słyszałeś tego nigdy w, życiu. Nigdy, <noise> nigdy w życiu. Dawid, chęć z nami. Witam, cześć, Siemanko. Cześć, Dzień dobry. Dawid. Miło Was widzieć o poranku. Ciebie również. Jeszcze tak schludnie ubrany, koszula ładnie. Ale ja zarz... tu w jakimś dresie. Ale zdarzył jaka kwiecista. No bo, bo, bo poczułem wiosnę o tydzień za późno, wiesz? No chyba trochę tak. A się wczorajszym TD? Hmm. Na wczoraj też, był w kwiatach. Wiem, widziałem. Nie, to był czysty przypadek, po prostu. To była pierwsza koszula, która witała którą... która nie... Szafie tdego. Która nie waliła. <głos> dokładnie, dokładnie. <głos> Słuchajcie, co no, słuchamy? Co tam u Ciebie słychać i co tam słuchać w gazetach? No dzisiaj będziecie troszkę dyskutować o, o kredytach. Będziemy, no. Tak jest. Dużo gazet i mediów dyskutuje o tych dzisiaj też tak stwierdzili, że będą to robili. Tak. Co zgapiacie? A? Zawsze, zawsze. Już nie... później będzie kolejny przykład, że zgapiają tematy. W każdym razie no, jest ten tani kredyt na, świecznicz... na świeczniku właściwie nie, nie od dzisiaj, od kilku dni no i już, słuchajcie, jest widoczny wzrost cen na rynku, nie? W Gdańsku tam nagle na przykład się zrobiło, widziałem taką ofertę w ciągu 30 minut z 13 tysięcy na 16 i jest coraz więcej takich przykładów. 16 tysięcy kwadratowy kwadrat Chciałbym, <laughs> za metr kwadratowy, wiesz? Za, za metr kwadratowy. To, to... trzeba by być bratem, bratem, szwagrem, kuzynem Obajtka, który przecież kupił mm. mieszkanie chyba w Gdyni za 30, miał kupić za 35 tysięcy złotych. O! To dużo takich. Mniszka, bo należało do lasów państwowych. Źle trafiłem z rodziną, chyba. Chyba tak. Chyba tak, nie, tak naprawdę. Można wybrać rodzinę, słuchajcie, ale to trzeba długo potem się opiekować tą starszą jedną osobą i potem ona przepisuje na was rzeczy. I wtyk mieszkanka na futerze. Nie, te ceny rzeczywiście podnoszą się dramatycznie. W Warszawie także coraz drożej. pół tysiąca średnia w marcu w Warszawie za metr kwadratowy. To jest średnia? To jest średnia. Jezus Maria jest tymi... to nie jest, że najwyższa, tylko że średnio. Zresztą ja kiedyś jak jak kredyt... wspominała, że tam gdzieś 25 tysięcy. Tak, że w sensie nie, że 25 tysięcy no to powiedzmy mokotów, mniej więcej, jeżeli No to ja jak brałem centrum, e, kredyt 16 lat temu, no prawie 16 lat te, 15 lat temu, to 9,5 tysiąca za metr śródmieście, muranów. Tak jak Tomek, kamera. To no teraz jest mógłbyś landlord być, nie? Mogę dalej być. <laughs> że kupiłem pierwsze mieszkanie i kosztowało ono 3000 za metr kwadratowy. W Warszawie, co było 20 parę lat temu. Trzy mm tysiące. -hmm. No, nieźle, ładne, nieźle. Skoro. Pewnie nie dożyję takich czasów, mam mega szkoda i będę spłacał kredyt 500 lat, ale też może być. Słuchajcie. Ja, jeszcze mam 25, nie? więc spoko. Ja 28. O. Może dożyjecie, może będzie dobrze. Słuchajcie, z dobrych informacji Jacek Kurski wraca do polityki. O, wspominaliśmy o nim. Tak. Nie, spokojnie, nie na prezydenta. Stanie dyrektorem programowym kanału Zero, oczywiście. Na bardziej lukratywną posadę, bo ma być na listach do Europarlamentu. A, klasyka, no dobra. Więc, no, słuchaj, ja znalazłem, znaczy ja znalazłem, znalazłem, zobaczyłem dzisiaj w gazetce, ile można, słuchaj, zarobić. Stawka 43 600 zł. Za dwa metry kwadratowe na miesiąc. No, dokładnie, ale słuchajcie, na rękę 34 000 zł. Miesięczny zwrot kosztów ogólnych, np. Na, na prowadzenie biura poselskiego czy rachunki telefoniczne, to trzeba dużo wydzwonić. 21 400 zł. Dieta dzienna potwierdzona podpisem na liście obecności na posiedzeniu. 1515 zł. Dzienna. No, dzienna, no byś się najadł. 124 tysiące złotych miesięcznie na pensję dla asystentów. No także z 10 co najmniej. No ta stawka za kilometrówkę mała, 2,5 zł. No i można przejść na emeryturę po ukończeniu 63 lat i można się później bawić. Ale trzeba jechać do Belgii, nie? No trzeba, ale wiesz, w Belgii nie jest tak ślenie. Kurde, zastanowię się na tym. Frytki. Wystartowałbyś? Ja? Tak, spokojnie. A ty poznałeś Jacka Kurskiego? Tak, oczywiście, że tak. No, bo to się... Widziałam go kilkukrotnie, no bo były jakieś Sylwestry, były jakieś większe wydarzenia, w których był. Nigdy w sumie nie miałam możliwości z nim pogadać face to face, po prostu twarzą w twarz, tak sami, bo raczej wiadomo, A nie kazał ci jest... go całować? Nie, nie. Ani nie kazał mi też pokazywać nigdy liter też, bo okay. czasami pytania no to... się zdarzają. Natomiast nie nie, 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 nie miałam dużo styczności, ale kilku, kilka razy rozmawialiśmy oczywiście. Czyli będziesz kibicować? Nie, nie, raczej nie, <laughs> nie, nie Nie, nie, nie. dobrze. Każdy będzie panem swojego losu i Je... dostaje to, co, na co sługuje. Ale Jacek Kurski był u nas kiedyś w programie i grał na gitarze, oczywiście piosenki Kaszmarskiego bo jakżeby inne. <laughs> A propos powrotów, tak się zastanawiam, czy Jacuś wróci. Ale inny Jacuś. Ale inny Jacuś. Mm -hmm. inny Jacuś. Ty... Protasiewicz, słuchajcie, jest coś niesamowitego. Daria Brzezicka... Pognieciona jest No przepraszam, no... Co ty robiłeś z tą gazetą, no, taka, taka wymięta? No słuchajcie... Jakbyś sus gardła wyciągnął. Widzieliście komentary Roberta Mazurka? Tak. Kto nie widział, polecam, ale słuchajcie, Daria Brzezicka zabrała głos i dalej wspiera swojego partnera. No A ba, jej mama kibicuje. Tej miłości. Oni generalnie są konsekwentni. Przynajmniej Jacek Protasiewicz był konsekwentny przez 24 godziny w tym, co robi. E, więc tutaj tego mu nie należy odbierać, konsekwencja to jest jego konik zdecydowanie. No a jeżeli oni siebie wspierają nawzajem, no to też good for them. No Jezus Maria, no, czy on jej krzywdę jakąś zrobił, Nie, poza no. wizerunkową? Absu absolutnie, no, poza wizerunkową. Myślę, że... Ciekawe czy on wróci, to jest niesamowite, tam Robert Mazurek opowiadał... Ludzie wracali z gorszych rzeczy, naprawdę, niż z tego, że napisali kilka Alko-tweetów, no serio. Słuchaj, I no. w polityce, i w show biznesie, i w mediach ludzie robili paskudne rzeczy. Są ludzie z wyrokami sądowymi za stręczycielstwo i są w tańcu z gwiazdami. Więc... Czemu mamy To no Jacka obu, Oburzył się. Nawet pięściami uderzył w ten blat. Słuch. Tak jest. Pokaż. No są, są, tylko on już ma, masz rację, na pewno wróci. przecież mieliśmy taką dyskusję za kulisami mhm. i w sumie też powiedziałem, że dajcie pięć lat na spokojnie. Pięć i... lat? <laughs> Szczerze? Dajcie mieć lat? Bo to jest a... tak jak z nieudanymi związkami. Po latach nie pamiętasz już tych złych sytuacji, które miały miejsce. One jako gdzieś tam zanikają i pamiętasz tylko te sentymentalne jest, momenty. jest to, że dzieje się to w dobie internetu, że wystarczy wpisać Protosiewicz i wyskakuje, że tam Ale jedzie. przez to, ile my mamy afer, ile my mamy różnych rzeczy, to w momencie, kiedy dzieje się coś takiego, że Jezus, no ktoś o swoim... Ktoś trze parmezan sobie i, <laughs> i ma z tego bekę jakąś, potem odpowiada komuś w jakiś niemiły sposób. Czy no dajcie ludzi spokój. No. Ale ostatnio chyba kilka dni temu w Hiszpanii pojawia się taka sytuacja, że jeden z radnych, jeden z właśnie w internecie niestety mówił o tym wprost, że... A propos incydentów kałowych, no, on <laughs> nie, <wschodzinie, śmiech> nie spodziewałem się. To jest ulubiony temat <laughs> Bargi, tak, no. On akurat raczej, no, ma jakieś upodobania, jeśli chodzi o gastronomiczne i kubki smakowe. Jego <laughs> akurat właśnie w tych tematach najbardziej odczuwają przyjemność. Został niestety odsunięty ze swojego stanowiska i teraz ciekawe, czy też po latach wróci, jak jak na no. Popiołów. Feniks popiołów. Tak. E, wiecie wszystkiemu winna była wódka mhm, oczywiście i jest na to rozwiązanie Jakie? Będzie droższe a okay. przynajmniej może być. Ale to w lidlo czy w Biedronce? W... Wszędzie. Wszędzie. Wszędzie, ponieważ do Senatu trafiła petycja przewidująca wprowadzenie minimalnej ceny na alkohol. Zmiana miałaby polegać na określeniu konkretnej stawki za 10 gram stuprocentowego alkoholu zawartego w poszczególnych napojach. No myślę, że to przy naszym społeczeństwie spotka się z wielką sympatią. Tak mi się tak na mi się pewno. wydaje. Co sądzicie? Czy to sprawi, że będzie mniej alkotwitów? Nie. Raczej nie. Jak podróżuje to. Jak podróżuje to ci, których i tak stać na to, to będą dalej pisali. Zresztą, zresztą no, tutaj mamy gościa, który się zajmuje jednak polityką, więc myślę, że go stać. Rozumiem, no, szczególnie, że, to, że był europosłem przez 10 lat. Że jest to równoległe działanie do hmm. tych. Um... Postulatów pomysłów na to, aby w Warszawie na przykład było ograniczenie sprzedaży alkoholu. Po mhm. 22. Już tego nie było. W Olsztynie, słuchajcie, od kilku dobre. Jest jest tak. Jak robiłem, jak byłem w rzeczy, które bardzo mocno denerwują w Olsztynie, to, to było pierwsze miasto, które odwiedziliśmy, w którym była prohibicja po 22, więc trzeba było iść na stację. Na stacji do też Ale to te, wtedy było. Aha, okay, wtedy. Teraz na stacji też nie ma. Trzeba pojechać gdzieś tam pod miasto. Natomiast mam taką sytuację, że mojemu koledze nie sprzedali Pawełka z adwokatem. Z z z z... Tak, tak, z nie najlepiej, ale też w wielu miastach jest tak, że po prostu w centrum. Nie? Na przykład w Gdańsku jest tak, że... W Sopocie. W Sopocie, w Gdańsku. E, nie w pamiętam. Katowicach widziałem, że było. Tak, w Katowicach było. jest. E, gdzieś tam Byliśmy, centrum, do, tak. doświadczyliśmy i na stacji nie można było zakupić. I tak. to, i no, poszliśmy grzecznie spać. Słuchajcie, a no propos... Można pójść do knajpy. Znaczy, to, to rozwiązanie tego jest takie, że idziesz do knajpy albo gdzieś tam. Proszę, my wyszliśmy już z tej knajpy. No i zdarzają się też takie sytuacje, że na przykład w sklepach, tak zrobili w Mielnie, jak byłem, widziałem gościa, który. Postawił stolik i. Jest... Nie, 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 kupował po prostu butelkę wódki, a gość mu powiedział: Dobrze, to ja muszę panu odkręcić ją, bo to była usługa. Są też miejsca, w których normalnie masz maszynkę na blacie, na, na barze na przykład. Mhm. Przy nim musisz otworzyć ten alkohol, tak? tak. Bo on ci musi otworzyć. No. Więc słuchajcie, no Polacy znajdą sposób na to, żeby przechytrzyć system, szczególnie jeżeli chodzi o tak dla nich newralgiczny temat. No ale ostatnio była tak sama sytuacja w czasie pandemii, kiedy zamykano sklepy albo niedziele niedzielę było nieczynne, że jednak okazywało się, że nagle jest to punkt pocztowy i możesz tam wysłać list. Oj. Bo zrobić coś innego, przez co sklep funkcjonował normalnie. Tak, to na początku też nie tak działało. Do... Już że Izak dzisiaj jest gościem nieźle. To już nie pierwszy raz, wiesz? Nie pierwszy raz. Czyli nie wiem, czy jestem podobny aż tak do Izaka, ale... Trochę, trochę tak, no. Troszkę tak. Mam nadzieję, że mi się od słuchawek nie zrobi to takie. W... Nie, mu się zrobiło już na zawsze. On, tak. on Inaczej mu działa mózg. On ma mózg podzielony na dwie komory i on mu tak, tak się wylewa dziwnie. Słuchajcie, a propos pieniędzy, polityków, to Andrzej będzie miał ciekawą wizytę. Andrzej Duda ma spotkać się. Ale o pracę jedzie? <grytać> się już? Nie, Andrzej Duda jedzie, zjeść kolację w drapaczu chmur. Cały, Ale mówię cały właśnie. Nie no, to mi się wydaje, że on... o pracę myślisz Że już? tu chodzi o jakieś uwicie sobie gniazdka. Tam Ale prezydentem ma... nie będzie. Ale ma przyjmować w recepcji Trump Tower? Czy... może tak być, no kto wie, no, może będzie świetnym konsjerżem. No, w sumie, tak z zachowania. Nie, tak poważnie to nawet nie wpisali tego do jakiejś oficjalnej listy tych spotkań, ale rzeczywiście to ma być takie nieoficjalne spotkanie, takie nieformalne, bez żon, nawet tutaj fakt dodaję. Aha, tak, że... Ciekawe, co będą robili. Tak. Ale też ciekawy moment, moment bardzo mm -hmm. dużo zarzuca się Trumpowi, no, a propos też kontaktów seksualnych z przeszłości. Ale nie, nie myślisz, myślisz, że, że chce poderwać Andrzeja Dudę? Nie, ale myślę, że to nie jest dobra pr sytuacja. Dla Andrzeja tak, na pewno nie. Się no ale no. z jakiegoś powodu chciał się, chciał się spotkać. No, rzeczywiście rusza, ruszył ten jego proces no i dodatkowo tak ta Europa się mocno obawia tego Donalda, Donalda Trumpa, czy słusznie, czy nie. A to w sumie też możecie zobaczyć u nas Arleta w tamtym tygodniu, jak bojkę nagrała, nagrała materiał o Trump Proof. No specyficzna postać, ale wielbiona przez wielu Amerykanów. I jak myślicie, wygra, nie wygra? Ja myślę, że albo wygra, albo nie wygra. No. O, jest 50% szans. No w tej tak chwili, albo nie. W tej no. chwili jest dokładnie 50% tak. gdzieś tam. Jeżeli Jancy chodzi o niego, to nie Biden. Badania krwi zobaczą wiekowo jak oni więcej wyglądają. Na pytanie Myślę, czy to oni dożyją do tego czasu, nie I bo stwierdzą, to jest. kto przeżyje dłużej tego wybiorą. Znaczy najśmieszniejsze jest to jak Trump śmieje się z tego, że Biden jest stary, to tak. jest mega. Przeganiał Kocioł do... gar... garnkowi Dobra, Dziurawek, Kocioł zardzewiałemu Garnkowi. Na sam koniec, no. na sam koniec mam dla was muzykę i lunę, o której tak. już wielokrotnie mówiono, zbliża się Wielkimi krokami. To, jest, to Edyty Górniak, no, którą chcę uderzyć. Luna to jest hrabina, hrabina Keczapowa. Widzieliście tak. ten występ, bo on latał szeroko. Taki nie, prze, ten, w którym się jej nie udało? Ten, w którym się jej... Myślę, że za ten, możemy zatęsknić za Blanką, a przynajmniej w tym night. tempie. Have every night! night. Ha, not every Night? A to nie, mi się wydaje, że to było w Sopocie, ten legendarny tak. występ. Tak, oczywiście. Mm -hmm. piękna, piękna sprawa. Piękna Doda śpiewała na żywo i Madaryna śpiewała na żywo, tylko do Dzie całkiem to wyszło. Bo ale... Doda umie śpiewać. Dokładnie. A Manerynie nie, jest, ty nie. Jak myślicie, które miejsce z Luną? Ty, ale w ogóle kojarzysz jej piosenkę? Słuchałeś? Widziałeś? Tak, no ja wiem wszystko o niej. Wiem o jej... Yy, Tacie? O Daftonie, czy... Dafton, tak. czy jak się nazywa ta And firma masz Andrzej Wielgomas Wielgomas nie wiem, czy widzieliście ale jest coś takiego jak pas keczapów polskich Co? i to jest przez polskę biegnie pas keczapów pomiędzy no nie, nie wiem którym tym Aha, jak, gdzie jakiś tak Włosławek nie 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 gdzie się jak gdzie się je produkuje Aha. i właśnie są te firmy robiące te keczapy to ich jest no tak się akurat śmiesznie złożyło że one biegną przez środek Polski na całej rozciągliwości od zachodniej granicy do wschodniej granicy. Ale myślę, że to jest właśnie kwestia przypadku? Nie wiem, czy to jest kwestia przypadku. Może tam. Znaczy, tam jest. Najlepszych warunków. Tam mamy pas przede wszystkim niziny. mamy, więc może dlatego. W każdym razie tak się akurat złożyło. I nawet Czesi ostatnio gdzieś to tam udostępniali, że patrzcie, co się w Polsce dzieje. Jest pas ketchup. Jak las ketchup. A winiarze kielecki? Aha, ehe. Be be tu be be no ma ma. To są te słowa, dokładnie. Tam jest brucheria słowo, czyli magia. Winiary czy kielecki? Winiary czy kielecki? Co, majonez? No. Nie lubię majonezu. W ogóle? Nie ja jestem to... fanem ja, majonezu. Ja też nie wiem. Jak można nie lubić znaczy, majonezu? Nie, nie, nie lubię, tylko nie jestem fanem. Jak na przykład nienawidzę, jak kupuję kanapkę gdzieś, jak jadę na dworcu czy gdzieś tam. i patrzę nie no, jest cała majonezem posmarowana. No. A jajko? Super, Nadmarto. jajko super. Z majonezem? Znaczy może być z majonezem, ale. Wolę z solą. Wolę, ja Katero? wolę, so, wolę Sol. z solą. Majonez jest okej, okay, ale nie jest czymś, co ja bym chciał po prostu tak jeść. Dobra, ty miokach, ja wolę musztardę. Czy Będzie A lepsza odtedy ty górniak, która kiedyś zdobyła drugie miejsce. Nie będzie. Nie będzie. Nie będzie. No no dlaczego tak a zadałeś nam pytanie, no nie Winiary czy Kielecki? <laughs> Odnośnie Edyta Górniak czy... Tak. Kto czy Luna? Będzie... Tak. I kto tutaj jest Winiary, a kim jest Kielecki? No nic, no Luna no nie poradziła sobie na ostatnim występie. Najlepsza Luna to była Luna Guma, tak się nazywała. Nie wiem. Luna to była postać z, z Sailor Moon. To była taka dziewczynka z Sailor Moon, którą się... I była Luna Guma, jeszcze to był taki kot, nie? Czy kot był Luna? Ja już nie wiem. Luna ma no... problem z gardłem, ta, która będzie śpiewać na Eurowizji. I czy zaśpiewa tego chyba też nie do końca, to nie jest jeszcze pewne. No ma dużo czasu. Ma jeszcze. dużo czasu, ale odwołałeś kilka koncertów, prawda? które miały promować jej piosenkę hmm. i piosenkę i występ. Może to być dobra informacja dla niektórych. Yy, żartowałem, pozdrawiamy, trzymamy kciuki, jak zwykle. O, oczywiście. Yy, za reprezentantkę Polski zawsze, ale. ale w... musimy kończyć, mój drodzy. Musimy, pewnie. Tak jest. Znaczy nie ten poranek, tylko. Tylko mnie musimy Tylko zmienić. ciebie musimy skończyć i ten przegląd prasy, bo już czeka nasz gość i się niecierpliwi. Pewnie na smaczki, które mamy schowane pod stołem, wcale nie mamy nic na niego. Przykra sprawa. E, proszę Państwa, materiał, e, zapowiedź nowego odcinka programu Zero Znieczulenia. Kuba Kośkowski: najczęstsze choroby, a właściwie choroba. Wiecie, jaka jest najczęstsza choroba w Polsce, na którą choruje od 95 do 99% Polaków? Pruchnica. Przeciętny Polak ma aż 13 zębów z próchnicą. Stałych zębów, dla przypomnienia, mamy 32, ale to też jest do czasu, ponieważ aż 40% Polaków po 65 roku życia nie ma zębów już wcale. Jedną z przyczyn, którą się podaje za powód tego stanu rzeczy, poza fatalną edukacją i złymi nawykami dotyczącymi higieny, ale i żywienia. Jest niedostępność leczenia stomatologicznego w Polsce. No ale jak to niedostępność, skoro w mieście, jak idziesz, to jest gabinet na gabinecie stomatologicznym, a w miastach w uniwersyteckich, gdzie są studia e, lekarsko-dentystyczne, tych gabinetów jest naprawdę bardzo dużo. Ta niedostępność jest z powodu tego, że na NFZ są długie kolejki, a prywatnie jest po prostu drogo. Ale czy naprawdę jest drogo? Drogo w tym sensie, może to po prostu tyle wszystko kosztuje. Może my żyjemy w kraju, gdzie mamy. Powszechne ubezpieczenia zdrowotne i w związku z tym na co dzień za tą ochronę zdrowia jednak zazwyczaj nie płacimy i nie wiemy, ile to po prostu wszystko jest warte. A może stomatologii na NFZ jest za mało i to jest przyczyna tego stanu rzeczy, a stomatolodzy prywatnie to wykorzystują? A może stomatologia na NFZ jest, tylko pacjenci po prostu o tym nie wiedzą, bo im się wydaje, że zawsze się utarło, że nie ma, a to trzeba prywatnie, więc nawet nie szukają. Stomatologia na NFZ, jak Yeti. Eti. Wszyscy słyszelnik nie widział. Zapraszam. Po zostań. Jest i on. Tomasz Tępiń, trener psów. Dzień, Dzień dobry. dobry, witam, witam serdecznie. Dzień dobry. Jak piesek ma na imię, jak się wabi? Piesek, który z nami ze mną przyjechał dzisiaj, to jest Skul. Skul? Skul. 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 Jest, tak, jest to jeden z bliźniaków. Okej, okay. bo i jego, jego brata bliźniaka. Stąd jeden jest skul, drugi jest Hati z mitologii nordyckiej. No właśnie. Bracia dwa wilki. Tak, Skull i Hati. W mitologii znaczy w ogóle w Norwegii i tak dalej się mówi Skull jak się e, mówi na zdrowie. Dokładnie, dokładnie, ale to akurat nie o to chodzi to, w tym nie wypadku. Nie to Skull. poza tym, że wygląda pięknie, jest prawie idealnie grzeczny, e, Ma również wiele innych funkcji. I wiele innych koment potrafi wykonać. Powiedz, o, już Właśnie przebił piłkę, przebił piłkę no, no z dekoracji. I to jest jedna z rzeczy, które potrafi. Tak. przebijać piłki, co jeszcze potrafi z Generalnie jest to bardzo interdyscyplinarny pies, można tak powiedzieć, ponieważ jego główną rolą jest to, że jest psem demonstracyjnym. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że. No, prezentuje się świetnie. <tak>, tak, tak. Jest psem wykorzystywanym podczas zajęć do nauki pierwszej pomocy. Pson. ludzie na nim i na jego bracie badają parametry psa. Okay. Tak, zakładają patronki, uczą się jak transportować psa, ponieważ żaden nawet najbardziej zaawansowany trenażer nie odda tego co żywy pies. On akurat teraz. Ale chodzi tutaj też na przykład o masaż serca Sorry. i tak dalej. Tak, dokładnie tak. Wszystkie. Okay. wszystkie y Czynności pierwszopomocowe, które wykonujemy u człowieka, również wykonujemy u psa. Niestety to jest jeszcze temat bardzo niszowy w Polsce. E, no i my staramy się między innymi rozpropagować to jak najszerzej e, Skul. szkół. jest to zdarzenie, że mówisz o tak ważnych rzeczach i o ważnych e, aspektach, w których pomaga Skul, a z drugiej strony jest po prostu psiakiem, który wtedy będzie rozgryzł na piłkę i świetnie się bawi. Powiedz, e, jak to się stało, że Skul trafił w Twoje ręce? Ile on ma lat? Skul ma 4,5 roku. Mm -hmm. e, ja zajmuję się trochę dłużej e, już e, tematyką pomocową I miałem wcześniej owczarka australijskiego, który jeszcze żyje, ma w tej chwili 14 lat. E, no ale z racji wieku już e, przestał pracować, już jest emerytem, tak to nazwijmy. No i potrzebowałem nowego psa, e, który będzie mógł go zastąpić w prowadzeniu tych e, zajęć, w nauczaniu ludzi, bo tak naprawdę to on uczy ludzi, jak powinni, postępować z psem. Eee... No i historia jest dość zabawna, ponieważ szukałem jednego psa. Koleżanka, która ma hodowlę psów przyjechała do nas z dwoma owczarkami. No i każde z nas wzięło po jednym owczarku w obroty. Popatrzyliśmy na siebie. I już było wiadomo, że zostają. I zostali obydwaj, tak. Eee... Rasa ma znaczenie, prawda? Rasa ma znaczenie. Owczarek niemiecki jest rasą bardzo dobrą. Do wszelkiego rodzaju pracy. Mhm. Natomiast. Puść. No, silny, silny. Chodź, pokażę ci. Nie, nie, jak chcę pokazać. Natomiast Puść. nie oznacza to w żaden sposób, że jest rasą łatwą do prowadzenia. Mhm. Nie popełnijmy tego nie, błędu, nie uznajmy tak, nie Owarku Niemieckiego za rasę łatwą do prowadzenia. On wymaga doświadczenia od przewodnika, od, wymaga konsekwencji. Natomiast owszem, bardzo dobrze się z owczarkami niemieckimi pracuje. Tutaj też rozróżnijmy, że to nie jest owczarek niemiecki z linii użytkowych. Mm -hmm. eee, Co znaczy z linii użytkowych? Z linii użytkowych. Linia użytkowa będzie bardziej zbliżona predyspozycjami do e, w tej chwili bardzo popularnego w e, służbach, na przykład owczarka belgijskiego malinua. Mm -hmm. Czyli jest to pies, który jest już nastawiony mocniej na pracę genetycznie, e, ma większe predyspozycje niż owczarek e, taki eksterier jak właśnie Skul. Skul oprócz tego, że jest tym psem demonstracyjnym, bierze udział w szkoleniach tych pierwszopomocowych, czy to dla cywili, czy dla wojska, policji innych służb, również razem z bratem chodzą na zajęcia do dzieci. Prowadzimy zajęcia takie edukacyjne. A tłumacząc... nie dogoterapię? Nie dogoterapię, okay. nie, nie. I my jesteśmy dalecy od tego, żeby wchodzić komuś w robotę, w cudzysłowie. Rozumiem. Są specjaliści. Od dogoterapii, my mamy inną specjalizację. My edukujemy dzieciaki. Tłumaczymy im, co wolno robić, jak się zachowywać przy psie, czego nie wolno, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to kolejna działka też niezmiernie niezmiernie ważna. Potrącimy ci to, wiesz co? Tak myślę, tak, myślę, że tak. Kiedy przyszedłeś do studia, zapytałam się, czy można go pogłaskać, bo z tymi psami, które są czasami na służbie, trzeba jednak zapytać osoby opiekującej się tym psem, czy można pogłaskać, bo pies w tym momencie jest na przykład, na tym, co musi zrobić. Tak. W przypadku tego psa, to jest dowolność, czy on również ma jakieś zasady, w których funkcjonuje? Generalnie jest tak. Podstawą dobrego psa, który ma wykonywać jakąkolwiek pracę, jest jego socjalizacja, czyli... Ja to nazywam tak, im bardziej załadujemy informacjami psu twardy dysk, tym łatwiej będzie nam z nim pracować. Czyli Skul, jego brat, jeżdżą ze mną wszędzie. To oni wchodzą do galerii handlowej, wchodzą na ruchome schody i jadą na tych schodach, ponieważ są tego nauczeni. Tak, Wykonujemy z nimi szereg różnych rzeczy i dzięki temu łatwiej później z nimi pracować, ponieważ oni wchodząc w nową sytuację nie rozpraszają się... Yy, Nowym miejscem, nowymi ludźmi, tylko oni wykonują robotę, ponieważ tu już byli, wiedzą, co to jest, z czym to się wiąże. No i łatwiej nam pracować dzięki temu. A jakie są rodzaje psów? Znaczy, w sensie, wiedzą, że rodzaj, rodzaj psów jest. Duże, małe grupy. Ale, ale chodzi mi o rodzaje psów, które szkolisz. To, jakie to są kategorie? Bo tutaj mamy psa demonstracyjnego. Jakie są jeszcze e... psy? Uściślimy jedno. Ja nie jestem trenerem psów, mm -hmm. w sensu stricte. Okay. Ja y, układam psy pod wykonywane przeze mnie, e, przygotowuję je do wykonywanych przeze mnie zadań. Czyli okay. e, ja potrzebuję przede wszystkim psów, które są dobrze socjalizowane, stabilne, e, abym mógł prowadzić zajęcia e, z tej pierwszej pomocy szeroko rozumianej. Czy to e, właśnie na rynku cywilnym, czy dla służb, e, ale z tymi psami kontakt mają ludzie, którzy widzą je pierwszy raz, więc to nie może być pies, który... Na człowieka będzie reagował agresją, będzie nadpobudliwy, nie będzie dał się dotykać, bo gdybyśmy za chwilę przeszli do, w tryb, że tak powiem, pracy i skull miałby stać nagle psem demonstracyjnym, to on za chwilę będzie leżał jak martwy, nie będzie się ruszał, będzie można go badać i to jest ta wartość to jest ta moc właśnie stabilnego, dobrze wyszkolonego psa, bo on się przełącza skull. Fe. Z trybu pracy, w tryb re rekreacji i na odwrót. Czy takie sytuacje generują u niego jakiś stres, czy na przykład będziemy też w stanie na koniec naszej rozmowy zademonstrować coś? Oczywiście, że tak. To, są, to, za chwilę to musimy, musimy też mieć świadomość, że każda sytuacja nowa u psa będzie powodować jakiś, jakiś stres, będzie mhm. związana ze stresem. To jest naturalne. tak? To jest naturalne. no jest to rzecz nowa i, i musimy... musimy jak wygląda szkolenie do, do właśnie tego, żeby pies został psem demonstracyjnym? Czy to są tygodnie, miesiące, czy też lata cierpliwości? Tak naprawdę możemy tu mówić spokojnie o latach, mhm. ponieważ ja z Kula i jego brata zacząłem już przyzwyczajać do tego typu e, zadań od momentu, jak skończyli tak naprawdę trzeci, czwarty miesiąc życia. Mhm. Czyli jeszcze byli małymi szczeniakami, a ja już z nimi pracowałem, kierunkując tą, tą naszą pracę właśnie do tego, aby można było później na nich pracować jako na psach demonstracyjnych. Oni tropią, oni gryzą, czyli trenują obronę, szczególnie skull. skól Fe. <laughs> Bardzo pyszna piłka. Niewiele jej zostało. To też są całkowicie skrajne, skrajne aktywności. Tak? Mhm. On z jednej strony jest psem, który będzie leżał, pozwoli się dotykać obcym osobom i pracować na sobie. Z drugiej strony jest to pies, który za chwilę, jak zobaczy pozoranta w kostiumie. To pobiegnie będzie gryzł, tak? A, ale tylko dlatego, że jest przyzwyczajony do tego i nauczony, że pozoran musi być w jakimś tam kostiumie, tak? Tak. Mhm. Okay. Znaczy, umówmy się, gdyby była realna sytuacja i no byłoby jakieś zagrożenie dla mnie, to on się nie będzie oglądał. Czy pozoran ma ten kostium, który on umie gryźć, tylko po prostu będzie bronił. Bronii. Chodzą takie memy w internecie, tak? policjant wysyła psa do zatrzymania bandyty, a pies się odwraca i mówi, ale jak ja go mam ugryźć, jak on nie ma tego czegoś, co zawsze gryzę, tak? Więc nie, to tak, to tak nie działa. Natomiast pies potrafi, dobrze ułożony pies, potrafi rozgraniczyć, kiedy jest jaka robota. Ułożyć psa do takich poważnych zasad nie jest łatwo. Szczególnie, że takiego zwykłego burka w domu czasami też ciężko ułożyć do tego, żeby się dobrze zachowało. Czy masz może jakieś tipy, które pomagają we ułożeniu swojego zwierzaka? Przede wszystkim konsekwencja. Przede wszystkim konsekwencja... Smaczki. To też różnie. Nie każdy pies pracuje jest własny, na smaczki. naprawdę? Oczywiście. Musimy... Tutaj macie przykład. To nie jest pies, który chodzi na smaczki, to jest pies, który lubi piłki. Tak. Więc u niego z smaczkami... Ee, nic nie zrobimy z nie skórami. Nie tyle nic, co nie za dużo. Ee, z drugiej strony, jak e, będziemy mieli psa, który pracuje na te smaczki, to w pewnym momencie możemy przedobrzyć i zrobimy kurę, która będzie pracowała wtedy, kiedy będzie widziała przed nosem tylko i wyłącznie smaczki. Tak? Mm. Więc tutaj musimy też dobrać, dobrać technikę, dobrać y, sposób prowadzenia, sposób nauczania tego psa. A czy dojrzałego psa da się nauczyć jeszcze zasad jakiś? Oczywiście, no, że pomag? tak. Oczywiście. No, wbrew, musimy tylko nauczyć temu. się tego, żeby y, też po szanować, szanować psa, tak? szanować jego decyzję, y, ponieważ to nie może być tak, że y, pies ma zrobić to, czego my chcemy, bez względu na to, w jaki sposób, y, jakiej techniki użyjemy. My jesteśmy w stanie zmusić psa do tego, żeby on zrobił to, czego my chcemy, tak? No, tylko to nie będzie efekt, który my chcemy osiągnąć. Nie, pies nie ma pracować, dlatego że się nas boi, tak? tylko ma pracować, dlatego że sprawia mu to przyjemność. Skul, na przykład, dlaczego jest taki podekscytowany tą piłką? Ponieważ on nie ma tych piłek na co dzień. Mhm. U nas nie jest tak, że te piłki leżą e, porozrzucane po całym domu. I oni w każdej dowolnej chwili mogą się nimi bawić. Nie, właśnie piłka jest nagrodą, piłka jest motywacją. Dlaczego nie tak? mamy, doceniamy najbardziej. Dokładnie. Oczywiście. A to ja widziałem ostatnio taki, takiego psa policyjnego, mhm. który kończył swoją służbę i powitali go. Ludzie, z którymi pracował do tej pory cała komenda. Oczywiście to Stany Zjednoczone były mhm. najprawdopodobniej. No, tak. I jako niespodziankę wszyscy rzucili mu około 100 tenisowych tak. piłek. I on po prostu zwariował ze szczęścia. Tak. E no ja mam wspólnego troszkę i ze starami, i z psami policyjnymi, ponieważ dowodziłem policyjną jednostką przewodników, mm -hmm. a w tej chwili jestem instruktorem i przedstawicielem amerykańskiej firmy właśnie zajmującej się szkoleniami z zakresu ratownictwa psów. Mm -hmm. Dlaczego amerykańskiej? Ponieważ Amerykanie robią to od kilkudziesięciu lat i doskonale się na tym znają, więc jeżeli się uczyć to Od najlepszych. Mhm. I wygląda zupełnie inaczej szkolenie takiego psa niż w przypadku stworzenia z niego psa demonstracyjnego. Eee, psy służbowe, tak to nazwijmy, one mają określone zadania, czyli mhm. oczekujemy od nich zupełnie czego innego, tak? Eee, po części, eee, Skul jest szkolony jak pies eee, służbowy, jak pies policyjny, natomiast. Nie do końca, ponieważ on nie ma być psem policyjnym. On nie ma być psem, który wykonuje stricte służbowe zadania, czy to w wyszukiwaniu zapachu materiałów wybuchowych, narkotyków, w obronie czy w tropieniu. On obronę, tropienie traktuje jako dodatkową szufladkę, że tak powiem, w swojej głowie. Psy, które pracują w służbach, mają określone zadania, są w określony sposób trenowane. No i umówmy się, to są w większości zupełnie inne psy, zupełnie inaczej się zachowujące niż skull. Natomiast ważną rolą również jest odpowiednia socjalizacja tych psów służbowych, ponieważ. No cześć. On też. By I co chciał byś coś chciał wiedzieć? Ponieważ one działają w środowisku miejskim, więc też muszą być socjalizowane, tak. ogarniać w, w cudzysłowie temat. No bo nie może być tak, że wejdziemy między ludzi i, tak i on będzie szatkował wszystko, co mu się przed nos na winie, tak? Wydaje mi się, że dopiero niedawno weszło takie prawo, że kiedy pies jest psem pracującym na przykład w policji, no to już oficjalnie przechodzi na emeryturę i może stać się domownikiem, członkiem rodziny osoby, która się nim opiekowała. Zgadza prawda? się. E, bodajże od chyba dwóch lub trzech lat, trzech mm -hmm. chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Tak jest, że psy mają psy konie służbowe w służbach mają emeryturę. Tak. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że mają zapewnioną e, opiekę medyczną oraz wyżywienie. Mhm. E, najczęściej jest tak, że e, ten pies trafia do swojego przewodnika, który się nim wcześniej opiekował. E, my mieliśmy dwa takie psy w domu, e, które zakończyły służbę. E, niestety w tym okresie, e, kiedy my je Wzięliśmy do domu, to jeszcze nie funkcjonowały przepisy emerytalne i utrzymanie leczenie tych psów było po, było stronie. po naszej stronie. Potrafiło to kosztować ładne pieniądze miesięcznie, natomiast no, było oczywiste, że nie zostawimy tych psów swojemu losowi. To były psy, z którymi pracowała wcześniej moja żona, tak? Mhm. Natomiast teraz tak, teraz tak, są przepisy emerytalne, fajnie, że to się zmieniło. Zaczynamy dojrzewać powoli do tego światowego poziomu, tak? W pracy z psami, w opiece nad psami. To o czym wspomniałeś ten amerykański ceremoniał. Ja jestem tym zachwycony i ja to bardzo doceniam. Tam stosunek do służb. Stosunek do psów. Daleko nie szukając. Byłem teraz w Las Vegas jako jeden z instruktorów na kursie amerykańskim. Wcale daleko nie szukając. Tak, ale do czego <grym> zmierzam? W tym czasie, kiedy my byliśmy na, na kursie, kiedy wracaliśmy z zajęć, na naszej ulicy, jakąś milę, półtorej mili, był człowiek, który chciał popełnić samobójstwo. Policjanci użyli psa służbowego do zatrzymania tego człowieka. I ten człowiek zranił psa policyjnego kilkukrotnie nożem. Okay. Co się działo? Na miejsce przyleciał śmigłowiec, zapakowali psa do śmigłowca. Śmigłowiec wylądował przed kliniką weterynaryjną. Natychmiast znalazł się na stole operacyjnym, tak? W Polsce nie do pomyślenia. Jeszcze, miejmy nadzieję. Mm. E, dobra, a jeszcze jeden aspekt tego szkolenia psów. Zajmujesz się też szkoleniem psów do filmów. E, może nie tyle zajmuje się szkoleniem psów do filmów, e, co wykorzystujemy ich umiejętności, hmm? ponieważ oni tropią, gryzą, są socjalizowani, czyli umieją się e, zachować w środowisku miejskim. E, dlatego też niewiele trzeba dołożyć do tego, żeby oni mogli się odnaleźć na planie filmowym. A tak? w czym grały twoje psy? Gdzie można je zobaczyć? E, school grał w. Nie pamiętam w tej chwili tutaj o jakimś holenderskim filmie y, z okresu II wojny światowej. No tak, pasowałby. Psa. Psa, tak. Psa nie da Niemieckiego mi na pewno. Tak. Y, grał w y, serialu Kurierzy. Mhm. I tam mu też wymyślili scenę taką dosyć złożoną, natomiast idealną dla jego predyspozycji. Miał wbiec do sklepu, był psem policyjnym do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych. Mhm. Miał wbiec do sklepu, przebiec między regałami, y, stanąć łapami na stół, tak jak tutaj stanął przed chwilą, i zaznaczyć drapaniem jedną z paczek, w której miały być schowane narkotyki. No, oczywiście, wykorzystaliśmy bardzo prosto y, jego chęć do szukania piłki, do trapienia. Schowaliśmy w paczce piłkę, otworzyliśmy mu drzwi od sklepu, poszedł jak po sznurku znalazł, zaznaczył, wszyscy byli zachwyceni, tak? I wo, wo, wo. a to była po prostu rzecz, którą on na co dzień robi, tropi, szuka, e, oznacza, tak? Tą jest teraz w zabawowym nastroju, ale myślę, że moglibyśmy coś pokazać. Oczywiście. To choć to, może zróbmy. E, najwięcej a, najwięcej ról filmowych ma za sobą nasz emeryt, tak? Ten czternastoletni pies, bo on grał w Pierwszej miłości, grał w Policjantach i Policjantkach. W, komisarzu Aleksie? W komisarzu Aleksie nie, ale kryminalnie wydział śledczy czy jakoś tak. No ma za sobą trochę pracy. Skul, pokażcie do mnie. nam coś. Połóż. Do mnie. Połóż. Ale Piękny. I teraz skól przechodzi w tryb pracy. Chodź. No. Zanim. Zanim. Dobra, zadba, zanim? Zawsze, jeżeli będziemy Zresz? pracować na psie. Czekaj, tylko chyba, to... żeby kamery dobrze widziały tak? nas. Damy radę. Czyli musimy ułożyć psa? Czemu zanim? nim? Chodź. Dlaczego zanim? nim? Już no. tłumaczę. Połóż. Dlaczego zanim? Jeżeli cokolwiek będziemy wykonywać na psie, zanim będąc, jesteśmy najbezpieczniejsi. Na przykład, gdybyś chciała zrobić coś z psią łapą, psy na ogół nienawidzą, kiedy dotykamy ich łap. Mhm. Jeżeli ja będę za psem, dotknę jego łapy, on będzie zabierał łapę, no to siłą rzeczy łapa jest bliżej mnie i łatwiej mi pracować, tak? No i na przykład teraz chciałabyś zobaczyć, czy on ma coś wbite między poduszki. No to... Nie będzie to problem. Proszę bardzo. No chodź. Luźna łapka. Luźny gość. Między paluchami. Czy one pachną popcornem? No powąchaj. <laughs> Zrobiłabym to, wiesz? Tak? Chyba, że wdepną w coś, to nie. To już wtedy mi tak... Fajkosa. Nie, to jest karmelowym tak, tak, to, tak. to jest elegancik, on, on zwraca uwagę na to, tak. Na przykład w pierwszej pomocy dla ludzi, jeżeli chcemy sprawdzić, czy jest krążenie zachowane, naciskamy palc, sprawdzamy nawrót kapilarny na paznokciu, tak? Robi się z powrotem taki różowy mm -hmm. po dwóch sekundach. No, siłą rzeczy u psa na paznokciu nie sprawdzimy, ale możemy to sprawdzić. Nie, ty sprawdzasz, ja sprawdzam. O, hop. No i co to, że teraz machnął łapą, to nie jest znak, że nie podoba mi się to? Nie tak. chciałbym. Musiałby piłkę. Połóż na bok. Natomiast y, też musimy sobie zdawać sprawę. To, że pies nam pokaże w danym momencie, że on tego nie chce, coś mu się nie podoba. Okej, okay. na etapie treningu szanujemy jego wolę. Natomiast jeżeli coś się stanie w rzeczywistej sytuacji, no, no ja nie będę zostawiał rannego psa na przykład, bo, bo on powie, że ja Jasne. tego nie chcę. Tak? Tylko będę musiał sprawdzić. Y, tysiąc rzeczy. Możesz sprawdzić na przykład tętno u niego. W pachwinie? W pachwinie. Mhm. Rękę tutaj, kciuk na zewnątrz. Dobra. Wjeżdżasz głęboko w pachwinę. No. I zaginasz palce, powinnaś trafić Czuję. na Puk. tętnicę. Czuje. Puk, Tak. Puk. Puk. No i no ja mu trochę... trochę bije teraz serce. Pasuje tak, tak. On jest, teraz, on jest teraz nakręcony. Gdybyś chciała sprawdzić, e, czy serducho pracuje, jeżeli nie zobaczysz, no to przykładasz tutaj też... Poczujesz, że serce puka. Gdybyś nie widziała na przykład ruchu klatki piersiowej, nie oddechałby, a chcia chciałabyś ustalić, gdzie to serce jest, podciągniesz łapę, łokieć pokaże mniej więcej pozycję serca. Mm -hmm. A jak reaguje Skul dzieci? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. On jest bardzo stabilny. Jego brat jest taki wariat. Bezpieczny, spokojny, natomiast bardzo szybko się pobudza, i wariuje. się. Śmieję, że oni są jak piękny mózg. To jest mózg. Patrzę na nas i tak. Mam jakieś pewne. Jeżeli to jest mózg, to jestem odwołań. ciekaw, jaki jest piękny. No. Piękny jest, jest niezatrzymywalny. On, jak wejdzie na obroty, to jest masakra słowa. należy ci się piłka. Gdzie jest piłka? Gdzie jest piłka? No chodź, chodź. nagroda. Tu, tu jest kawałek piłki, dobrze? Tak? To wystarczy. No, psy, ale i inne zwierzęta. Przecież znamy też historię niedźwiedzia Wojtka, który również w czasie II wojny światowej był pomocny, czy też nawet psy, które były zaangażowane w to, aby walczyć z przeciwnikiem. Oczywiście. Słuchajcie, no jest wiele zwierząt wykorzystywanych, używanych do pracy. Może użyjmy tego sformułowania. Radiecki, będzie, tak. tak, będzie bardziej, bardziej właściwe, używanych do pracy i nie bójmy się tego przyznać tam gdzie używamy psa, tam musielibyśmy użyć kilkudziesięciu ludzi, tak? Więc wartość tych psów jest niesamowita yy, i dlatego właśnie powinniśmy przede wszystkim szanować pracę tego psa, zapewnić mu odpowiednią opiekę, yy, oddać szacunek ich pracy. Yy, powoli, powoli to się zmienia. Powoli Aha. to się zmienia. Powoli służby w Polsce zaczynają dojrzewać do tego, że przewodnicy, czyli ludzie pracujący z psami, powinni Umieć temu psu pomóc, jak coś się stanie. Nie zawsze będziemy mieli komfort taki, że pies w pracy zostanie ranny 30 metrów od kliniki weterynaryjnej, tak? Co w sytuacji, kiedy pies zostanie ranny 2, 3, 5 kilometrów w lesie, od najbliższej drogi? My temu psu musimy udzielić pomocy, donieść go do samochodu i dopiero dojechać do weterynarza, tak? To są podstawowe rzeczy, które powinniśmy umieć. To jest tak naprawdę. Obowiązkowa rzecz dla każdego przewodnika. I powoli, powoli w służbach wreszcie to się zmienia. Dla każdego przewodnika, ale myślę, że jest to też wiedza, którą każdy, kto posiada Każdy psa, jeden e, powinien mieć. Każdy jeden. My się śmiejemy, że e, prowadzimy zajęcia z ratownictwa osiedlowego psów. Czyli dla takiej przysłowiowej pani Irenki. E, ostatnio właśnie była u nas na zajęciach taka typowa pani domu klasyczna, która ma swojego pieska, wychodzi z nim na spacerki i ona chciała się nauczyć jak, te bandażowa jak to bandażowanie psich łapek wygląda, tak? I my pani i ręce tłumaczyliśmy, że to, to 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 robi to bardzo fajny kontrast, bo z jednej strony prowadzimy zajęcia na przykład dla żołnierzy jednostek specjalnych i dla pani i ręki i dla pani i tak? Bardzo Oczywiście jest odpowiedni dobór programu, odpowiednie podejście, odpowiednie narzędzia. Pokazujemy też najprostsze rzeczy, którymi możemy e, zadziałać w najprostszy sposób, w najlepszy. Na przykład, rzeczą, którą mamy z reguły w domu pod ręką, a która fantastycznie sprawdza się w zaopatrywaniu wielu urazów, czy to u psów, czy u ludzi, będzie folia stretch. Mhm. Rewelacyjna, tak? E, I my pokazujemy. Ja po tatuażu tylko używałem. Tak, ja, e, Zresztą skula, skula mam tutaj. <gry> o, oczywiście. <a>. W <gry> okularach. Tak. W goglach. W goglach. Więc pokazujemy ludziom, że nie tylko muszą mieć wielki plecak medyczny, tysiąc y, użytecznych, specjalistycznych opatrunków, ale są w stanie prostymi technikami, prostymi rzeczami, tak naprawdę, które mają na co dzień pod ręką uratować temu psu życie. Dać mu szansę na dotarcie do weterynarza. Niestety karetka po naszego psa nie przyjedzie. Nie ma systemu ratownictwa weterynaryjnego i jeszcze długo nie będzie. Też gdzieś tam małe kroki w tym kierunku poczyniamy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Chodź tu, cwaniaku. Dobrze, to na koniec naszej rozmowy ja tylko zaapeluję, bo mimo, że mówiliśmy o tym, że mamy takie łagodne psy jak Skul, które się dadzą pogłaskać i tak dalej, to pamiętajcie, ważna rzecz, że jeżeli widzicie jakiegoś psa na służbie, to nie podchodźcie sami po to, żeby go pogłaskać. Zawsze trzeba po prostu zapytać. No. I to niezależnie, czy to służba jest taka, czy też jest to pies, który prowadzi osobę załóżmy niewidomą, bo to to też jest dosyć istotny aspekt. Ale i chyba każdego psa właściwie na ulicy warto też nauczyć dziecko. Ja widzę po swoich zachowach, że są tak. małe i wyglądają jak małe, słodkie psiaki. To są dzieci, które się boją psów, ale są i takie, które są pięknie nauczone przez rodziców podejść, zapytać się, czy mogę pogłaskać, pokazać Oczywiście, dłoń. absolutnie obowiązkowa pozycja. czy sprawiają, tak? że uniknie się niepotrzebnego, potrzebnej tragedii, albo po prostu z okaleczenia. Zgadza się. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. Teraz, co się grało, co śpiewało, rok 1995, a, a potem światowy dzieńkowski Rubika, Grzegorz Łuczyna. Co tak się cieszysz, no bo, bo ja urodziłaś się, się wtedy. Zobaczmy. Nie pamiętasz, co się wtedy działo. A zaraz zobaczymy. Witajcie drodzy widzowie. W co się grało, a co śpiewało, nie było chyba jeszcze tak poruszającego dzieła. W 1995 roku na ekrany polskich kin wchodzi film Tato w reżyserii Macieja Ślesickiego. Debiutuje film i debiutuje reżyser. A film, zwłaszcza jak na debiut, jest niezwykle udany. Obsadzeni w czołowych rolach Bogusław Linda, Cezary Pazura czy Krystyna Janda to aktorzy, których chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Co ciekawe, rola Lindy była pewnego rodzaju zaprzeczeniem zimnego wizerunku wykreowanego dotychczas w filmach Pasikowskiego. Naczelny twardziel polskiego kina tym razem zaskakuje sub i mistrzowsko ukazuje duchową ewolucję bohatera. Uparcie walczy, tym razem o dobro własnego dziecka. Rozumiesz? Nie. Ja też nie, ale tak jest. Fabuła, pomimo tego, że niezbyt oryginalna, przemyca wątki, które dzisiaj są utrapieniem dla wielu rodzin. A sposób ich przedstawienia porusza do nawet najbardziej nieugiętych. Dramat obyczajowy Tato to nie tylko opowieść o walce rodzicielskiej. To opowieść o realiach polskiego sądownictwa, jego stronniczości i często niesprawiedliwości. Film został obsypany deszczem nagród. Zdobył ich aż dziewięć, z czego pięć na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zupełnie zasłużenie wręczono mu wtedy trzy wyróżnienia aktorskie. Najlepsza rola pierwszoplanowa przypadła bez zaskoczenia Bogusławowi Lindzie, ale wyróżnieni zostali też Cezary Pazura i Renata Dancewicz za najlepsze role Laureatem został też oczywiście sam reżyser. Waszym zdaniem słusznie? Może wyróżnilibyście kogoś jeszcze? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. No dobrze, piesek sobie poszedł. E, pewnie smaczka dostanie albo jakąś piłkę. No piłkę chyba raczej. Już Nie, chyba tą jeszcze... naszą mu oddaliśmy. Znaczy tamtą oddaliśmy, zdecydowanie nawizuje. przeniósł ją w brzuszku, podejrzewam. A Ale na... Chodzi o akcesoria, my mieliśmy piłkę e, do nogi na Teraz kostkę. Teraz mamy Rubika. kostkę. Grzegorz Łuczyna e, z okazji Światowego Dnia Kostki Rubika. Dzień dobry, witamy. Cześć. E, przede wszystkim pytanie: mm, czy kostka Rubika to jest jakaś relikwia? Bo. Rozumiem, bo mówiliśmy o relikwiach wcześniej, nie? I rozumiem dłonie Rubika, bo klaskał przecież. Klaska. <grym w górę> <grym w górę> Taki dowcip na początek. Suchy. Bardzo <grym w górę> najsłuchszy, jaki mi się, mi się udało wymyślić. E, nie, nie powiedziałbym, że to jest relikwia, natomiast... Jezus, jest ile to... tych kostek teraz dopiero zauważyłem. <grym w górę> jest to zdecydowanie chyba najpopularniejsza zabawka, łamigłówka w hmm? historii świata. Tak. 2005 wtedy zaczęła się twoja przygoda, w sensie na poważnie, bo mm, wystartowałeś w Mistrzostwach Polski, w układaniu kostki Rubika. Masz tak, to wiel... pierwsze Mistrzostwa Polski w ogóle zorganizowane. W 2005 już. W 2005. Mhm. Wiele osiągniesz w swoim koncie, pochwal się. Zacznijmy od tego, że będziesz się chwalić. Mów, co tam masz, co zrobiłeś. Przede wszystkim pochwalę się tym, że właśnie od prawie 20 lat w tym speedcubingu speed jestem. Speedcubing, czyli sport związany z układaniem kostki Rubika i innych pokrewnych łamigłówek, które też tutaj przyniosłem. Mhm. Przeważnie polega na układaniu tych kostek w jak najkrótszym czasie. No i jestem w tym sporcie od, od bardzo dawna. Początkowo jako zawodnik, jako speedcuber startujący w zawodach, na, mistrzostwach, na lokalnych zawodach, na mistrzostwach rangi krajowej czy międzynarodowej. Obecnie już od wielu lat bardziej działacz i popularyzator tego sportu. Natomiast no, w czasach mojej świetności udało mi się osiągnąć nawet tytuł Mistrza Świata, Mistrza Europy. W poszczególnych tutaj dyscyplinach, bo tych oficjalnych dyscyplin jest kilkanaście na zawodach. W 2007 roku wygrałeś w Budapeszcie Mistrzostwa Świata w konkurencji piramid? Tak, to jest ta kostka. Okay. Taka czworościenna piramidka. I czy to wszystko jest, czy to wszystko pochodzi od tego Rubika, czy nie? Czy to już Nie, już nie są nie. takie pochodne. No to, tak, jest to jest kostka Rubika, którą wszyscy nie? znają, i to jest kostka, którą skonstruował Erno Rubik, węgierski. bo ona ma jakieś inne te tutaj te łączenia, ale widać, że ma takie tutaj tak, rowki. To jest kostka, która nie ma naklejek, tak jak te stare kostki klasyczne, tylko Aha. po prostu jest z kolorowych kawałków plastiku. Dzięki temu, no, optycznie jakby prościej się rozpoznaje pewne sytuacje na tej kostce. Jakie jeszcze są? Pokaż nam. No właśnie, mamy potem taką teoretycznie prostszą kostkę i faktycznie ona jest prostsza, natomiast to nie jest tak, że każdy teraz ją weźmie i sobie ułoży, bo ona też jednak wymaga e, jakiejś tam rozkminki. E, są kostki większe. Speedcubing. <noise> Ich. Tak yy, właśnie, czasami nawet ciężko szybko pomieszać. Tak, nie? tak to prawda. Są kostki większe 4 na 4 na 4, 5 na 5 na 5. Te kostki powstały jeszcze w latach 80. -tych. znaczy kostka zwykła, mhm. lata 70. Szczyt popularności właśnie początek lat 80. -tych. Te kostki, czyli kostka czworościenna i dwunastościenna, czyli tak zwany Pyramings i Megaminx, też jeszcze powstały w tamtych czasach początków, zamieszłych, e, tak, oryginalnych e, konstrukcji, natomiast... Jest też takie jedno dziwactwo, które... Są nawet, ja, tak, to, 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 no. i, to jest i to drugie. No tutaj. więc to jest kostka wymyślona przez naszych braci z południa Czechów, nazywa się Square One e, i ona jest ciekawa, bo ona Wygląda podczas obracania zmienia Aha. kształty. I w ogóle a to nie jest tak, że jak się tę kostkę rozwiąże, to wtedy przychodzą ci cenobici i to jest jak w Hellraiserze? Nie, na szczęście nic się nie dzieje. Znaczy, to, co się dzieje, to duża doza satysfakcji dla układającego, zwłaszcza gdy układamy po raz pierwszy lub Aha. gdy zaczynamy bić swoje rekordy. No bo wiadomo, że na początku wyzwaniem jest po prostu ułożyć kostkę czy ułożyć na początku. w może ułożyć taką kostkę. Ja uważam, że tak. Nie każdy jest w stanie wymyślić, jak układać kostkę. Mhm ponieważ to wymaga przede wszystkim ogromnej dozy cierpliwości, skrupulatności w obserwacji, co poszczególne ruchy na kostce zmieniają, potrzebny zeszyt, ołówek, notowanie poszczególnych sekwencji. Natomiast internet jest pełen tutoriali. W tutoriali. W no I właśnie. na podstawie tutorialu uważam, że każdy jest w stanie się nauczyć nawet w jedno popołudnie, w jeden wieczór układania kostki Rubika. Nie będzie układał jakoś wybitnie szybko, pewnie w 3 do 10 minut, ale będzie w stanie ułożyć. Ile w ułożeniu takiej kostki Rubika jest właśnie schematu, a ile gdzieś w przypadku? Na takim poziomie zawodowym, e, zawodniczym, to jest po prostu wypracowana nauka schematów plus bardzo duże doświadczenie, ponieważ nie całą kostkę układamy schematycznie. Są pewne etapy, które układamy bardziej intuicyjnie na podstawie doświadczenia. Natomiast no, trzeba zwrócić uwagę na to, że najlepsi zawodnicy na świecie układają w kilka, dosłownie kilka sekund. Tam nie ma przestrzeni na to, żeby za dużo myśleć. To już jest po prostu automatyzm. Mózg rozpoznaje schematy, które widzi na kostce, skupia się w danym... Oczy skupiają się w danym momencie na poszczególnych elementach. Mózg to rozpoznaje. I od razu sygnał do mięśni wykonajcie tą sekwencję. A to ile potrzeba ruchów, żeby ułożyć kostkę? Taką że tak powiem. Matematycznie czy matematyczno-informatycznie zostało udowodnione, że do dowolnego pomieszania wystarcza 20 ruchów. To jest mhm. bardzo mało. Natomiast w takim układaniu na czas to są raczej wyniki rzędu 40 do 60 ruchów, czy nawet mhm. 70, ponieważ to najkrótsze ułożenie w sensie ruchów, po pierwsze, nie jest łatwe. No, wręcz jest niemożliwe do wymyślenia w takim krótkim czasie. Natomiast czasami dłuższe ułożenie, ale ergonomiczne ruchy, które są wygodne dla palców, jest po prostu szybsze. No chyba, że to maszyna robi, bo tak, ta chyba ten, że to maszyny maszyn... robią te kostki, te chyba, chyba sześcio, znaczy 3 na trzy... Robią w 3 sekundy? Szybciej. Nie szybciej. szybciej. Poniżej sekundy, tak. chyba najszybciej. A tak, 06 tak, 0,6,3 tak, sekundy. Tak, tak. No to, to jest jakaś masakra. Bo I ta... wtedy faktycznie maszyna jest w stanie w ułamku sekundy też wygenerować to najkrótsze możliwe rozwiązanie, które najczęściej ma około 16, 17, 18 ruchów mhm. i wykonuje to w ułamku sekundy. Jestem dobra z obserwacji, widzę, że masz zegar, to znaczy, że. Tak, to jest. Być takie... może na, ułożysz nam jakąś kostkę niebawem. spróbuję. <laughs> Ale to spokojnie. To jest takie oficjalne urządzenie, które używa się na zawodach. Mhm. Ono działa w ten sposób, że to są dwie ręce. Po włączeniu, tak, trzeba tutaj. przyłożyć obie dłonie. E, po puszczeniu jednej. Tu chyba bateria jest ledwo działająca, więc po puszczeniu jednej z dłoni e, czas zaczyna być mierzony. I dopiero zostaje zatrzymany po znów odłożeniu obu dłoni na te czujniki. E, czy tak. można jedną dłonią po prostu układać? Można. Jest taka dyscyplina, jak najbardziej, polegająca okay. na układaniu kostki jedną ręką. E, I Polacy mają na przestrzeni historii wiele tutaj osiągnięć. Mieliśmy wielu wybitnych 1605, 16 Kirchholm, między innymi <laughs> Jan Karol Chodkiewicz układał jedną ręką. Tak, tak, oczywiście. <laughs> Te dywizje, które husarii, które, które nacierały na Szwedów. Grzegorzu, patrzysz na taką kostkę i co w tym momencie dzieje się w twojej głowie? Jak ją rozkminiasz? Mm. Jest kilka metod układania. Ja układam metodą wymyśloną przez czechosłowacką zawodniczkę Jessica Friedrich jeszcze w latach 80 Ta metoda polega na tym, że wezmę szybko pomieszaną kostkę. W pierwszej kolejności układam krzyż na jednej ze ścian. Najczęściej na białej. Polega to na Z tym, dowolnego że... Dowolnego koloru? Czy masz jakiś swój ulubiony? Ja najczęściej na białej. Okay. Są zawodnicy, którzy opanowali takie profesjonalne układanie startując od dowolnego koloru, mhm. więc wybierają sobie ten, który w danym momencie według nich jest najprostszy. Natomiast, e, natomiast no ja najczęściej zaczynam od białego i polega to na tym, że w pierwszym Wielu etapie w piątek. Układam, układam sobie taki po prostu krzyż. Krzyż w taki sposób, żeby te cztery elementy, te ramiona tego krzyża już były na pewno na swoich miejscach, czyli przykładowo biało-pomarańczowy element jest pomiędzy białym, a pomarańczowym środkiem kostki. Mhm. Następnie, jak sobie spojrzymy na ten, damy sobie ten krzyż tutaj i spojrzymy na otoczenie tego krzyża, to tu nam brakuje dwóch elementów, tu nam brakuje dwóch, tu dwóch i tu dwóch. Brakuje nam czterech par po dwa elementy. I teraz te pary uzupełniam, wkładając je jakby jednocześnie. Tak? Wkładam pierwszą parę, wkładam drugą parę tutaj. E, trzecia para jest przykładowo tu, mamy ją. I ostatnia, czwarta. W ten sposób mamy dwie warstwy. Tak. W następnym etapie i to już jest... Jakbym miał coś takiego, to ja już bym powiedział, że ja już ułożyłem. Tak, tak, już ułożona. Dla mnie, jest okay. Jest mnie jest ok. W kolejnym etapie, i to jest już pełna pamięciówka, wyuczone schematy, całą przeciwległą ścianę do krzyża układam tak, żeby już miała jeden kolor. W tym przypadku to będzie żółty. Tak. I na koniec, w ostatnim etapie kończę ułożenie kostki. Znów wyuczone algorytmy, wyuczone schematy i kostkę złożoną. Yes. Czyli de facto w tej metodzie to są cztery etapy układania: krzyż, wypełnianie tych par, tak zwanych slotów, następnie zorientowanie ostatniej warstwy i dokończenie ułożenia. Są inne metody, są prostsze metody. Hmm. Można tak jak każdy by pewnie zaczynał, zacząć od ułożenia jednej ścianki. Tak. A potem polega, że ułożyłeś jedną ściankę i myślałeś, no tak, skoro ułożyłem jedną ściankę, to inne się powinny zgadzać. Szkoda zepsuć <śkoda> tą jedną ściankę, żeby tak. Właśnie. Tak, Problem właśnie. polega na tym, że nie jesteśmy w stanie ułożyć nic więcej, nie psując tej pierwszej. W no sensie musimy choćby na chwilę zepsuć tą jedną, którą już mamy ułożoną, żeby układać coś dalej. I w zasadzie nie ma takich metod polegających na tym, co mogłoby się wydawać naturalne, że układamy jedną ściankę, potem drugą, potem trzecią, czwartą, piątą, i szósta już będzie byłaby wtedy ułożona. Tak się nie układa. Raczej układa się pierwszą ściankę, a w zasadzie warstwę, bo e, przykładowo to mogłoby się wydawać, że jest ułożona biała ścianka, natomiast jak spojrzymy z boku. To no widać, że nie jest. To tak naprawdę nie jest. Ona jest pomieszana. Te elementy są względem siebie pomieszane, tak? Czyli tak naprawdę skupiamy się na tym, żeby ułożyć nie ściankę, tylko całą jakby warstwę. Nie wiem, co on robi. Po prostu patrzę się na to. <grym> A po ułożeniu warstwy układamy na przykład kolejną drugą warstwę, i kończymy hmm? tą ostatnią trzecią. A śnią ci się kostki? Śnić się układanie kostek? E, już nie, natomiast pamiętam, że po tych pierwszych zawodach, w których startowałem, i przed, i po nich. E, takie sny były. Ja kiedyś grałem często w Luminis, taką grę na PSP, mm -hmm. gdzie no, układa się, to taki Tetris trochę i, i tak dalej. I potem nawet nie tyle, że śniło mi się, tylko jak zamykałem oczy, to sobie wyobrażałem, jak się układają te rzeczy, e, po to, żeby sobie, nie wiem, je zwizualizować później, żeby mi się łatwiej grało. Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest nawet część e, procesu nauki ze strony mózgu. Tak to po prostu działa chyba, że mózg utrwala sobie te informacje przyswojone i. Okay, Jesteś a... fanem Big Bang Theory? No jest, jak to, o, młody tak jest. młody Sheldon. Owszem, lubię yy, tak. Yy, a powiedz mi, czy jak Polacy się w ogóle odnajdują w, w rankingach światowych? Jakie miejsca zajmujemy i czy, yy, czy w ogóle jesteśmy w jakiejś topce, jeżeli o to chodzi? Zdecydowanie. Yy, jeżeli chodzi o Europę, to jesteśmy. Na czele prawie zawsze. Mhm. To znaczy w historii mistrzostw Europy, które odbywają się co dwa lata w latach parzystych. Między innymi w tym roku będziemy mieli mistrzostwa Europy w Hiszpanii w Pampelunie. W mistrzostwach Europy od bodajże 2008 roku chyba tylko raz Polacy nie wygrali klasyfikacji medalowej. Mhm. Tak w każdych mistrzostwach Polacy wygrywają. I to nie tylko są sukcesy. Bo często to są sukcesy pojedynczego zawodnika, który w danym momencie jest na szczycie i opanował więcej niż jedną kostkę, więcej niż jedną konkurencję. Natomiast mieliśmy wybitnych zawodników praktycznie w każdej z tych dziedzin, w każdej z tych dyscyplin. Jeżeli chodzi o arenę światową, tutaj jest, tutaj jest ciężej, ale też Polacy w niczym nie odstają. Na ostatnich Mistrzostwach Świata w ubiegłym roku e, mieliśmy. Nie chcę teraz skłamać, ale dwa albo trzy złote medale, cztery srebrne, jeden brązowy, co przy 16-17 konkurencjach to jest bardzo dobry Kostka wynik. Kostka robika na Igrzyska Olimpijskie. Fajnie by było, natomiast y, chyba pierwsze musiałyby być szachy, bo to jednak sport y, umysłowy z dużo dłuższą tradycją. A jak wygląda w ogóle przygotowywanie się do takich zawodów? Y, jakieś treningi konkretne? Czy wiadomo, że układanie, ale czy oprócz tego coś jest? Bo na przykład, jeżeli mówimy tu o e-sporcie, który, na, znaczy nie mówimy w tym wypadku o e-sporcie, ale jeżeli wspomnimy sobie e-sport, gdzie ludzie uważają, że no jak się. Przygotowywać fizycznie do czegoś, co polega na siedzeniu przed komputerem przez ileś tam godzin, no to tutaj równie dobrze można powiedzieć, jak się przygotowywać fizycznie do układania przez 3 sekundy jakiegoś kawałka klocka. Więc jak to wygląda tak naprawdę? Głównie jest to po prostu zbieranie doświadczenia, czyli układanie, wykonywanie tych ułożeń. Natomiast istotną częścią speedcubingu jest znajomość algorytmów, czyli tych schematów układania. Mm. Można ich przyswoić. Kilka to pozwoli nam ułożyć kostkę, można ich przyswoić kilkanaście, to pozwoli nam ułożyć kostkę powiedzmy poniżej 30 sekund, można ich przyswoić kilkadziesiąt, wtedy będziemy już w stanie układać tą kostkę w kilkanaście sekund czy nawet poniżej 10 sekund, a można ich przyswajać jeszcze więcej. Taka metoda, która powstała w lat, na początku lat 2000 i tutaj polski tak zwany. Nazywany ojcem polskiego spitkibingu Zbigniew Zborowski e, mieszał w niej palce, ponieważ ona nawet nosi e, jego naz e, nazwę od jego nazwiska. Mm -hmm. Metoda Zborowski bruchem. E, zakłada kilkaset, w zależności od wariantu, e, nawet blisko tysiąc algorytmów. Mm -hmm. Przyswojenie takiej liczby schematów to jest żmudna po prostu praca pamięciowa. Przy czym to nie tylko pamięć w głowie, ale też pamięć mięśniowa, bo to, że my zapamiętamy jakiś algorytm, jakąś sekwencję ruchów, to nie znaczy, że my ją będziemy w stanie w trakcie ułożenia w ułamku sekundy przywołać z pamięci i przełożyć na szybkie wykonanie manualne. Więc z jednej strony pamięć w głowie, pamięć w mózgu, ale z drugiej strony ta pamięć mięśniowa i trening szybkiego wykonywania tych sekwencji. Tutaj no, trzeba zwrócić uwagę na to, że Najszybsi, najlepsi zawodnicy w swoich najlepszych ułożeniach układają w tempie kilkunastu ruchów na sekundę. To jest wręcz niewiarygodne, ale możliwe. A czy kiedy widzisz taką kostkę, to wiesz ile ruchów ci zajmie to ułożenie? Nie, mhm. mogę przewidywać, że to będzie przy takiej zwykłej metodzie około 55 do 60. Jak okay. mhm. Natomiast jest też dyscyplina polegająca na układaniu w jak najmniejszej liczbie ruchów. Ona... Wygląda nieco inaczej, bo tam mamy godzinę na to, żeby znaleźć jak najkrótsze rozwiązanie do jednego zadanego schematu, jednego pomieszania. I w tamtej dyscyplinie no, zawodnicy na poziomie światowym zbliżają się jak najbardziej do tego. Matematycznego ograniczenia tych 20 hmm. ruchów, nawet w niektórych sytuacjach pokonują no, to. No tak, ale mówisz tutaj o wyuczaniu się algorytmów i tak dalej, mi bardziej chodzi o jakieś fizyczne ćwiczenia, bo w końcu jednak ci ludzie e, potrafią ułożyć taką kostkę. To jest, jest jakaś niesamowita tak, zręczność to jest wybitna zręczność palców, tak jak mówię, kilkanaście ruchów na sekundę. Przede wszystkim e, nie układamy kostki w ten sposób, kręcąc ściankami. To już dawno wyszło z użycia, że tak powiem. się, nie? Tak, raczej popychamy palcami. Tak. tak? Wykonujemy jakieś mm, dziwne sekwencje typu popychanie środkowych warstw, albo e, ruszanie dwiema ściankami jednocześnie. Chodzi o to, żeby tak zoptymalizować wykonanie sekwencji, żeby w trakcie tej sekwencji nie musieć zmieniać uchwytu, mhm. tylko cały czas jednym pociągnięciem płynnie wykonywać algorytm. Tak? E, to pozwala na wykonanie tego algorytmu jak najszybciej, z jak największym TPS-em, czyli turns per seconds, ale no ta sprawność manualna jest po prostu jest konieczna, nie da się no bez tak, tego. Tak, dlatego pytam, czy są jakieś specjalne ćwiczenia na to? Nie wiem, no podnoszenie takich. Ja nie znam takich ćwiczeń. Mo... Pod walentynkami. <laughs> tak. w moich czasach, jak byłem zawodnikiem aktywnym. E, takich ćwiczeń raczej się nie wykonywało, natomiast układanie tych większych kostek, które są cięższe. No tak, czułem właśnie nie? że to one i... są zwłaszcza te duże, one są sporo cięższe, to wzmacnia, wzmacnia mięśnie po prostu. O, łap, I, dość, sobie I dość skutecznie przekłada się potem na e, o, lepszą sprawność w tych mniejszych kostkach. Dobra, a co to jest, to jest za urządzenie? Jeszcze jedno takie dziwne tutaj. jest. <laughs> to jest bardzo dziwna łamigłówka, która też jest jedną z oficjalnych. Dyscyplin podczas zawodów speedkeepingowych. Okay. Nazywa się Rubik's Clock, pomimo tego, że Erno Rubik jej nie wymyślił. natomiast no nie, nie, miał okazji. Została kostka. Nie, nie, miał, miał, miał jakby to w jego czasach powstało, natomiast zostało. Można do kamery pokazać? Proszę. pod jego nazwisko podpięte. Ta kostka, czy łamigłówka, raczej polega na, na tym, że trzeba właśnie kręcąc pokrętłami, które są po bokach i przestawiając takie przełączniki, które są na środku, je można do. Z tyłu musisz to wcisnąć. a no. właśnie. E, no, ustawić więc. wszystkie zegary. Mamy dziewięć zegarów po jednej stronie, dziewięć po drugiej. Musimy je wszystkie ustawić na godzinę dwunastą. Mhm. E, to też jesteśmy w stanie zrobić. Tak, bo chodzi o to, że one się po prostu ruszają wszystkie w pewnym momencie. Nie? Tak, tam w środku jest zestaw takich zębatek i w zależności od tego, jak te przełączniki na przedniej i tylnej ścianie e, ustawimy, czy względem tylnej i hmm. przedniej ściany ustawimy, tak, te zębatki albo są zapinane, albo są rozpinane. I to wpływa na to, które zegary będą się obracały. Ta dyscyplina jest bardzo ciekawa, bo przez wiele lat e, postęp w wynikach, w rekordach światowych był bardzo powolny. Mhm. No, było rzędu ułamek, sekundy, co parę miesięcy. Natomiast e, dwa lata temu bodajże zostały zaproponowane nowe metody. W ubiegłym roku zawodnicy zaczęli je intensywnie trenować i wprowadzać, i rekordy świata spadły z poziomu 5 sekund do obecnie poziomu 3 sekund. Czyli nastąpił taki dramatyczny skok, skok. Skok, dokładnie. Rozwojowy. skok rozwojowy. I część z tych kostek innych też przeżyła taką historię. Na przykład w tej kostce okazało się, że da się wyeliminować jeden z takich czasochłonnych etapów w trakcie układania. Czy na przykład właśnie w układaniu kostki w jak najmniejszej liczbie ruchów eee, taka metoda, która wydawała się, że tylko komputer będzie w stanie w ten sposób układać, została na tyle uproszczona, że teraz i zawodnicy po odpowiednio wielomiesięcznym, czy nawet wieloletnim treningu są w stanie osiągać Uła. dużo lepsze wyniki. Ja już uznałam, że to było całkiem dobrze, bo miałam... Prawie jedną całą ściankę, dzięki. dzięki no razie. już zepsułeś. Dobra, pasja... nie, ja, ja to robię specjalnie. Dzięki, że było mi trudniej. <grym pasja, <grym> po drugie, no, trenujesz mózg, a jest to jednak mięsień, który trzeba trenować, więc super. Ale czy z tego da się wyżyć? Najlepsi zawodnicy na świecie mają sponsoring. Ja nie znam... W jakich warunków? krajach właśnie są powiedzmy firmy, które się interesują? i Nie, właśnie Chiny najczęściej. Chiny. Czołowym producentem Takich profesjonalnych kostek. Jest tutaj zresztą e... znaczek, widziałem gdzieś. Tu na tej. Tak, tak, tak. A tu akurat może nie chiński, tutaj chińskie znaczki. Tak, widziałem chiński, no. e... Chińczycy zrobili. E... Powstało kilka firm produkujących kostki, ale nie tylko produkujących, ale też projektujących. Te kostki, gdyby je porównać pod względem wewnętrznej budowy do kostek z lat właśnie 70., -tych, 80., -tych, to jest majster inżynierii w pewnym sensie, tak? To w stałych kostkach typowe było to, że przy szybkim kręceniu one po prostu się rozpadały. Tak. I można przy było tych... kręcać te te. To w nowych też można. A też można, okej. Okay. Tak? A to, to po jest... to są właśnie te takie... To jest by niedozwolony. Określić... By określić ich tak, ale to jest, to jest niedozwolony ruch w speedkibingu. Natomiast te nowe kostki są bardzo szybkie, mają bardzo dopracowane mechanizmy, bardzo niskie opory. Powstają nawet specjalne smary do tych kostek, żeby właśnie nawet te opory zmniejszyć. A podczas zawodu dostajecie kostki, które są przez turniej, przez organizm nie, nie, nie. oddawane? Każdy przychodzi własne? ze swoją kostką. Ja o. zawsze to argumentuję w ten sposób, że no, tak samo każdy biegacz biega w swoich butach. Zawodnik ćwiczy na swoich rękach. Zawodnicy też mają preferencje, wolą mniej, ciut mniejsze kostki, ciut większe Czyli nie ma czegoś takiego, że masz jakąś, jakieś zasady, że kostka nie może ważyć więcej niż tyle? Że... Nie. Zasady są takie, że kostka nie może mieć żadnych elektronicznych w środku wspomagaczy, że tak powiem. Mimo, że takie kostki już istnieją, bo istnieją kostki, które na żywo na przykład na smartfonie pokazują, w jakim są aktualnie stanie układania i mogą człowieka poprowadzić przez proces układania. Kostka też musi spełniać pewne zasady co do... Kształtu nie może mieć jakichś dziwacznych kształtów, musi mieć odpowiedni, musi być zadbana w pewnym sensie, nie może być za bardzo zużyta. Gdzieś tutaj nie mogą być poznaczone elementy, no więc jest szereg wytycznych, natomiast każda, prawie każda taka sklepowa kostka te wytyczne spełnia. Dobrze. Zacieram to na ręce, koniec. dokładnie. Proszę bardzo. Czekaj, nie, to ja jedną rozwalę, a jedną rozwali Maciek, rozwalił już. Tak? Ja, tak, a czy ty będziesz układała też? Nie, nie przez. O, pardon. A wiecie w ogóle, jaki jest rekord świata? W układaniu? 3 no. sekundy? 3 sekundy, 13 setnych. Należy do? Należy do amerykańskiego zawodnika Maxa Parka. Kiedy on pobił ten rekord? W tym to skoku? Jest chyba ubiegły rok. Okej. Okay. Świeżutki. Park. Tak, tak, tak. Natomiast. Yy, w zawodach o wyniku nie decyduje pojedyncze ułożenie, ponieważ tutaj trochę ten aspekt szczęścia wchodzi. Każdy zawodnik trochę inaczej podejdzie do ułożenia, komuś może się trafić, mogą trafić jeszcze szczęśliwsze przypadki. Więc w zawodach decyduje średnia z pięciu ułożeń, przy czym najlepszy i najgorszy czas jest odrzucany. I w tym, w takim ujęciu najlepszy wynik na świecie należy do chińskiego zawodnika. I Henga to jest 4 48 sekundy 48 setnych. Okay. Ja to tak wam spojluję, że ja tak szybko nie Aniem. ułożę. Zanim jednak ułożysz, ja tylko dodam, że jeżeli wy chcecie układać kostki, to mówiliśmy tutaj o specjalnych treningach do tego, ale też wiesz, co by się przydało? Dieta specjalna. Bo nie bardzo. samą wiedzą i treningiem człowiek Dokładnie. żyje. dieta od brokuła na kod 015. Macie 15% rabatu na takie... Specjały, jakie są tutaj, i po tym wasze palce będą chodziły jak złe. Znaczy, bardzo dobrze będą chodziły po prostu. Zwłaszcza, że tu jest na przykład taki, proszę, donacik. O, słuchajcie. Z, z dziurką. dziurką. E, no ale dobrze. E, wiemy już wszystko na temat diety. Czas nakarmić nasze oczy i serce twoim talentem. Ja mam tutaj zegar. Czy Dobra. ty masz ten swój działa, czy Jas... on się rozładował? O, no, może zadziała. To ja będę tutaj backupowym. Tak. liczy Zacznę od tej, Dobra. a potem spróbujemy jeszcze tą. Macie kodlicza. Dobra. Uwaga. 3 2 1 go Mój zegar pokazał 13.94 No właśnie 14.41, 14, ale Iza po prostu ma opóźniony zakon. No <noise> to super. prawda. No jakieś 10 sekund do rekordu świata. No. Ale po 20 latach układania to... Nie no, dobra. świetnie. Prze w ogóle wiesz. Znaczy, Dobrze. Nie Jeszcze jedną, porównywać. tak? Jeszcze jedną daj. Jeszcze jedną? Zobaczymy, no, no, tak, no, Starod... kto trudniej ją rozłożył. Trzy. Na start, Momencik tak? sobie Spokojnie. Trzy, dwa, jeden, go! No to już widzę, że i za trudniej pomieszała. Tak? Mm -hmm. Jest! Typowa baba. <laughs> na złość, zawsze na złość. O, ja cię... Pogubił się. To koniec. Dobrze. Totalnie. Same najgorsze przypadki. Ach, tak o mnie mówią. 17. No dobra, no, ja 17, bo wiesz, duga, duga, tu gadu gad 17 sekund. No to i tak. No. Wow. Dobrze pomieszana. Brawo. Dzięki, Dzięki to, wielkie. Brawo. E, my I zaprasza... wszystkiego najlepszego Ci życzymy oczywiście dzisiaj. No, dziękuję. No, dziękuję, że świętuję. Dla wszystkich spitkiberów. No teraz sukcesów. też trochę sportu. Tak e, tylko, że Marcin Gortat, proszę Państwa, o Dream Team USA. Fragment filmu zobaczcie, a później nasz kolejny gość. Dzięki. Wielki News ze Oceanu. Wielki Dream Team powraca. Drużyna amerykańska pokazała skład, jakim pojedzie do Paryża na olimpijski turniej koszykówki. Według mnie. Nie do końca to wygląda na dream team. Bema de Bayo, Devin Booker, Steph Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, Anthony Edwards, Joel Embiid, Tyrese Halliburton, Trey Holiday, LeBron James, Jason Tatum. Bardzo mocny skład, ale czy faktycznie można go porównać do tej epickiej ekipy z 92 roku? Nie wydaje mi się. Ekipa Serbii, ekipa Francji będzie bardzo, bardzo mocna. A biorąc pod uwagę pesel niektórych z tych chłopaków, to będą mieli naprawdę nie lada mecz przed sobą. Na ostatnim podcaście mogliście zobaczyć JJ JJRDka z LeBronem Jamesem, którzy e, wspomnieli o moim słynnym Gortat Screen. Było oczywiście to bardzo miłe ze strony LeBrona Jamesa, e, który, który powiedział, że jest to faktycznie niesamowity cheat code. Gortat screen is the most unstoppable. It's wild. Like you said if you can time it right, it can't be stopped. I scored a few times in that LeBron, bardzo dziękuję, ale mam nadzieję, że również tak dobrze o mnie mówisz, kiedy stawiałem zasłony przez 12 lat na tobie. I o ile sobie dobrze przypominam, parę razy żeś się popłakał. Nie ma Rubika, jest za to Tymoteusz Turski, analityk XTB. Dzień dobry. Dzień dobry. Który Dzień też Państwa. rozwiąże nam bardzo trudny problem. <laughs> Najtrudniejszy w sumie. <laughs> Najtrudniejszy, czyli kredyt na start. Z czym to się je, zacznijmy od tego. O co w tym tego, chodzi? Kto w ogóle może się ubiegać o taki kredyt? Dzisiaj będziemy zdecydowanie mówić o bardzo dużej liczbie limitów, bardzo dużo wyjątków, bo cały ten program jest tak skonstruowany, żeby wprowadzić jak najwięcej komplikacji, jeśli mhm. chodzi o to, kto może się w ogóle ubiegać o ten kredyt. Przede wszystkim samym celem kredytu, bo od tego warto zacząć, znaczy całego tego programu, jest to, aby zwiększyć dostępność kredytów dla ludzi, którzy chcieliby zakupić swoją pierwszą nieruchomość. I mówimy tylko o nieruchomości, że to są kredyty stricte na nieruchomość. E, tak, to jest no, pod nieruchomość, ewentualnie jeszcze pod budowę domu jednorodzinnego na przykład, mm -hmm. albo z y, pozyskania praw do nieruchomości. Natomiast mówimy tutaj o kredytach związanych z nieruchomościami. Czyli to może być działka, dom, mieszkanie. Tak jest. I w, jeśli chodzi o właśnie te, te wymogi, kto może w tym wziąć udział w programie, no to mamy tutaj bardzo różne poziomy, e, poziomy które troszeczkę ograniczają możliwość sięgnięcia po ten kredyt. Na przykład e, u celów tego całego programu jest to, aby wspomóc rodziny wielodzietne. W szczególności najbardziej korzystne warunki będą miały te z trójką dzieci lub więcej. Natomiast naj, najmniej skorzystają na tym programie single. No i tutaj mamy już pierwsze ograniczenie bardzo mocne, czyli takie twarde. 35 lat. Dokładnie tak. Co to jest? To jest, ludzie po 35 roku życia, którzy są, no ja nie jestem singlem, akurat, ale ludzie po 35 roku życia, którzy są singlami, to jest tak, jakby bykowe musieli płacić, tak? No, niestety. troszeczkę. W tym przypadku nie będą mogły one skorzystać z tego. Mogą zostać programu. prezydentem wtedy. E, tak. Wtedy będą mieli łatwiej na pewno. Niewątpliwie. E, tak, natomiast jeśli chodzi o inne ograniczenia, na przykład, mamy do czynienia również z ograniczeniem dochodowym czyli w hmm. tym przypadku i on jest również w zależności od tego ile osób wchodzi w skład naszego gospodarstwa. Jeśli mamy tutaj jedną osobę, czyli mamy tego singla, no to tym limitem jest 7000 zł. Jeśli zarabiamy powyżej 7000 znaczy, zł ten singiel brutto. brutto. Natomiast jeśli ten singiel zarabia 7000 zł powyżej 7, 7 tysięcy złotych, to on dalej może się ubiegać o ten kredyt. Mm -hmm. Natomiast różnica jest taka, że będzie musiał on zmniejszać tą dopłatę od... Yy, od yy, w od tego, ile zarabia jeszcze, Tak dodatkowo. jest, od nadwyżki mm -hmm. na te 7 tysięcy złotych i w przypadku jedno, jedno, jednej osoby, takiego singla, no to jest to 50% tego nadwyżkowego mm. dochodu. Czyli na przykład, jeśli zarabiamy 10 tysięcy złotych, no to kwota dopłaty do naszego kredytu zmniejszy się o 1500 to złotych. co znaczy singiel? Singiel y, musi być małżeństwo w takim wypadku, tak? Czy... Nie, nie, to... nie Nie, musi być, tak, jest... być konkubinat tak Dokładnie, zwany. Tak, może być to związek nieformalny. Natomiast chodzi tutaj o to o, stricte o osoby, które prowadzą gospodarstwo domowe. Mm -hmm. Jeśli mamy w gospodarstwie domowym jedną osobę, tylko i wyłącznie, no to to jest traktowane właśnie jako single w tym przypadku. A jak jest konkubinat, on i ona powiedzmy nie są małżeństwem, oboje chcą wziąć kredyt na start. Też mogą. Na też jedną mogą. nieruchomość. Tak, też mogą. Natomiast no, tutaj warunki są oczywiście bardzo podobne do tych wcześniejszych, to znaczy ani jedno, ani drugie nie może posiadać już nieruchomości. Ale mogą zrobić, nie... że to na jedną. Ale mogą zrobić zrzutę na jedną i wtedy się dzielą po 50% właśnie prawem własności do tej nieruchomości. Czy... I w tym przypadku, kiedy byłyby te dwie osoby, no to tutaj limit dochodu jest 13 tysięcy złotych. Więc tu już widzimy, i tak w ogóle, jeśli chodzi o same dane publikowane przez ministerstwo, które tutaj przewiduje, jak w ogóle będą wyglądać koszty samego projektu, jak ten projekt będzie wyglądał w przyszłości, są tak skonstruowane, żeby z jednej strony najmniej zyskiwali na tym single, ale z drugiej strony najciężej było wskoczyć w ten próg Dochodowy, właśnie dwójce ludzi. No tak, bo to jest 7 tysięcy i powinno być na chłopski rozum 14 tysięcy. Tak, a to się okazuje, że jest 13. Yy, dokładnie, jest tutaj 13, jest tutaj 6 tysięcy więcej, tylko a nie 7 tysięcy. Nie, no bo yy. po prostu kobiety mniej zarabiają. To o to chodzi. No, to, no właśnie. Wiesz. Natomiast w tym przypadku może pomóc sytuacja, w której ktoś na przykład jest samotnym rodzicem i wychowuje jedno dziecko, no to wtedy też taka, taka sytuacja jest zaliczana jako gospodarstwo dwuosobowe. No i w tej sytuacji też ten limit 13 tysięcy złotych występuje. A załóżmy, Pójdźmy tą drogą. Jest sytuacja, że jest jeden rodzic, wychowuje swoje dziecko, ale otrzymuje alimenty od swojego partnera, czy też partnerki. Się liczą I wtedy? czy one się liczą tych 7 tysięcy złotych? Yy, w tym przypadku będzie te 13 tysięcy. 13? Jest, tak, to tak, jest, tak. Jest, Czyli gospodarstwo dwuosobowe. W tej tak, ]ziemy. bo w to, jest, to jest gospodarstwo tak. dwuosobowe. Tutaj dzieci właśnie liczą się jako te osoby do, do gospodarstwa domowego. I tak samo tutaj też będzie się przeliczać w sytuacji, w której mamy ograniczenia wysokości kredytu, które możemy wziąć. Bo w tym programie też to się mm -hmm. pojawiło. Też pojawiły się ograniczenia. Na przykład singiel może wziąć kredyt w wysokości 200 tysięcy złotych. No mm -hmm. i teraz tu też kolejna istotna rzecz. Bardzo dużo tych limitów, które są wprowadzone w tym programie, nie wyklucza całkowicie możliwości wzięcia tych kredytów, jeśli je przekroczymy. Oprócz tego wieku, 35 lat. No to chyba nawet prezydent nie da rady. Natomiast w sytuacji, w której przekroczymy, to znaczy weźmiemy kredyt na więcej niż te 200 tysięcy złotych, w przypadku singla tutaj, wracamy do tego przykładu, no to będziemy płacić, do dopłaty będziemy otrzymywać tak, jakbyśmy wzięli kredyt na 200 tysięcy złotych, a wszystko powyżej spłacamy normalnie, tak jak nam kredyty. Skąd te pieniądze? Skąd te pieniądze na te dopłaty? No z budżetu państwa. I tutaj jest taka pierwsza rzecz, która z ekonomicznego punktu widzenia, jak się na tym zastanowimy, jest dosyć jasna. To znaczy, jeśli chodzi o same przepływy pieniężne, kiedy zastanowimy się nad tym, kto zyska na tym programie, a kto na tym programie straci, no to straci na tym budżet państwa, bo jest to dodatkowy dodatkowe obciążenie Czyli dla budżetu państwa. My stracimy. Państwa. Niestety... zyskując stracimy. E, wow. Właśnie, natomiast... <laughs> natomiast <się> nie zmieniło. <laughs> natomiast warto tutaj przypomnieć, że w sytuacji, w której oceniamy jakiekolwiek programy e, socjalne hmm. albo programy, w której państwo pomaga swoim obywatelom w jakiś sposób, no to tu oczywiście nie możemy tylko i wyłącznie patrzeć na przepływy pieniężne i na to, czy państwo zarabia, czy traci, no bo w tej sytuacji moglibyśmy również stwierdzić, że za każdym razem, kiedy państwo nie wprowadza nowego podatku do traci, no bo mogłoby przecież... A czy w, w takim razie y, babciowe... I na przykład 800 plus będzie się też w to wliczało, w ten dochód? Et tak, w takiej sytuacji okay. też mamy to jako dochód jedno, gospodarstwa jednorodzinnego. A jeśli chodzi, o kwot... gospodarstwa dmowego, tak. e, jeśli chodzi o kwoty, które można uzyskać, jakie kredyty można otrzymać? Tak, no to w tej sytuacji tutaj podobnie jak w sytuacji tych limitów dochodowych, też nie mamy niestety chłopskiego rozumu, bo się tutaj mała tabelka z Excelem. Mianowicie jeśli chodzi o osobę, właśnie gospodarstwo jednoosobowe, czyli tego singla naszego, no to mamy tutaj 200 tysięcy złotych. Jeśli mamy gospodarstwo dwuosobowe, mamy już 400 tysięcy złotych. Mhm. Następnie trzyosobowe to będzie 450 tysięcy złotych, czteroosobowe 500 tysięcy złotych i pięcioosobowe 600 tysięcy zł i w górę już zostaje to 600 tysięcy złotych. Czyli tak jak widzimy tutaj ten największy wzrost, nie licząc dwuosobowego gospodarstwa, mamy pomiędzy trójką a dwójką dzieci. To można zobaczyć na rynku nieruchomości, że wiele z tych mieszkań, które są kawalerkami, które właśnie normalnie kosztowałyby powiedzmy 800-900 tysięcy, one trochę schodzą w dłużby. Może też niektórzy mogli sobie pozwolić na takie rzeczy. Ale sądzę, też takie, słyszałam sytuacje, kiedy wartość na przykład domu jest wyższa niż te 700 tysięcy, więc deweloperzy robią taki trik, że jest to fotowoltaika, na przykład sprzedają ci tą fotowoltaikę za 150 tysięcy, co się nie wlicza już w kod samego domu i wtedy mogą ten kredyt uzyskać, bo wartość wynosi 700 tysięcy. Tak, znaczy no, pamiętajmy, że w tej sytuacji dalej ten kredyt można uzyskać, jeśli zakupimy tą nieruchomość powyżej tego limitu. Także no, tutaj rzeczywiście takie twarde ceny w stylu nie wiem, wymarzył mi się dom, który kosztuje, albo mieszkanie, które kosztuje... 300 tysięcy złotych, ja to jestem możesz. singlem, to dalej mogę wziąć kredyt na to, tylko że od tych 100 tysięcy powyżej 200 000 będę płacił już normalną stopę procentową. No tak, ale problem jest taki też, ja widziałem, że podwyższyły się w ciągu jednego dnia ceny mieszkań niektórych, na przykład w Warszawie, o nawet 140 tysięcy złotych. Ze względu na ogłoszenie tego kredytu. Więc w tym momencie... To jakby wszystko się wyrównuje, tak czy siak. Nie? No właśnie wracamy tutaj do tematu, o tym jak w ogóle ten, ten pro, pro, program wpłynie na cały rynek. No mm -hmm. i to jest rzecz, o której, z której możemy, będziemy mogli mieć pewność dopiero za parę lat, kiedy już ten program faktycznie wejdzie. Ciężko jest teraz oszacować dokładnie, jak on wpłynie. Natomiast w ekonomii jest takie jedno stare, dobre prawo, które pomaga nam modelować przyszłość i tworzyć pewne prognozy, które się nazywa Ceteris Paribus. Tutaj wszyscy studenci ekonomii. Uśmiech, no bo to jest coś, co nam się wtłacza na studiach cały czas. Natomiast jest to zasada, w której analizujemy wpływ jednego czynnika, zakładając, że wszystkie inne czynniki pozostają niezmienne. Mm -hmm. No i w tej sytuacji, w której mamy ewidentnie stymulowanie popytu, no bo teraz takie dopłaty do kredytu sprawiają, że osoby, które normalnie by na ten kredyt się nie zdecydowały, najprawdopodobniej będą mogły wziąć ten kredyt, a jeśli będą mogły, to być może go wezmą. W takim razie mamy to ewidentne stymulowanie popytu. No jak stymulujemy popyt, to najprawdopodobniej wzrośnie cena. I to widzieliśmy też po wprowadzeniu tego programu bezpieczny kredyt 2% wcześniej. No mhm. W samej po w Polsce w ostatnim roku, w czwartym kwartale wzrosły ceny mieszkań o 13% średnio w, samej w całej Polsce. Mówię tutaj o całej Polsce, no w momencie, w którym dyskutujemy na temat cen mieszkań, warto to rozbić na poszczególne miasta. No i w sytuacji takiej na przykład Warszawy ten wzrost był jeszcze wyższy, mieliśmy tutaj około 18%, a jeśli teraz na, ty na podstawie najnowszych danych, które sprawdzałem w okolicach marca, no to ten wzrost jest jeszcze 20% rok do roku. W tym samym momencie w Europie ceny mieszkań spadły o 1%. ,1 w całej Europie, u a w, u naszych sąsiadów zachodnich w Niemczech spadły o 7,1%. Po prostu tam. u nas jest najlepiej. Najfajniej. Dokładnie tak. tak no że że to w Stanach Zjednoczonych wzrastają. też kiedyś stymulowano ten popyt i w 2008 roku no, spowodowało to niemały że krach. Pojawiło się bardzo dużo nomadów nagle. To tak się nagle okazało, że jednak na tych nieruchomościach można stać. Natomiast to, czy ten projekt wpłynie tak bardzo na podwyżki cen, które przed chwilą słyszeliśmy, no, to zobaczymy w przyszłości. Najprawdopodobniej ceny wzrosną. Jednak liczba tych wszystkich ograniczeń, tych takich powiedzmy, kruczków ograniczających stymulowanie tego. To tutaj jeszcze z ciekawych ograniczeń, no to w programie jest wpisane to, że liczba wniosków jest ograniczona do 15 tysięcy wniosków na kwartał. Na przykład mhm. w poprzednim programie mieliśmy taki problem, że jak tylko program wszedł w życie, to od razu w ciągu jednego miesiąca liczba wniosków kredytowych skoczyła drastycznie. Tutaj faktycznie jest ten, te 15 tysięcy kredytów wniosków. Nie kredytów, tylko wniosków kwartalnych, które ma pomóc troszeczkę ograniczyć wzrost Czyli tej... jeśli się w jednym kwartale nie udało go uzyskać, to można w kolejnym kwartale znowu się ubiegać o to, czy ten wniosek przechodzi na, kolejne nie, te wnioski na okay. kolejny kwartał? Nie, ten wniosek już nie przechodzi na kolejny kwartał. Natomiast, natomiast no, jeszcze do tego w sumie w samym projekcie jest coś takiego jak planowane powstanie portalu danych odnośnie cen. Sprzedawanych i kupowanych mieszkań, które bardzo mogą pomóc potencjalnym nabywcom i sprzedawcom oszacować to, ile tak naprawdę teraz nieruchomości są warte. Więc to też może być taki swego rodzaju czynnik troszeczkę hamujący wzrosty tych cen mieszkań. No Bo jeśli możemy zobaczyć, ile kosztuje średnio dane mieszkanie w, nie wiem, w Warszawie i mamy dostęp do tych danych na bieżąco, a nie tak jak w przypadku danych publikowanych przez Eurostat, nie wiem, co kwartał albo z jakimś dużym opóźnieniem, no to w tej sytuacji i jako sprzedający, i jako kupujący jestem w stanie bardziej racjonalnie oszacować, ile ta nieruchomość powinna być warta. Natomiast, tu też pojawia się mały kruczek, ponieważ ten portal ma zostać uruchomiony za 20 miesięcy, co sprawia, że tak naprawdę pierwszy ten impuls związany z potencjalnym wzrostem cen mieszkań jeszcze ten portal nie będzie brał pod uwagę. Więc tutaj ta, to hamowanie wzrostu cen mieszkań najprawdopodobniej jest 26 stycznia, e, tak jeszcze. Mam jeszcze jedno pytanie. Co w sytuacji, kiedy ktoś otrzymał mieszkanie w wyniku darowizny albo spadku? Czy to już od otrzymania kredytu? Powiedzmy, jak to wygląda. To jest właśnie jeden z nielicznych wyjątków, w których dalej ta osoba będzie mogła się ubiegać o ten kredyt. Natomiast tutaj są, tutaj są poszczególne warunki, które musi ona spełnić. Jednym z nich jest to, że na przykład musi pozbyć się tego prawa, zbyć to prawo przed ukończeniem 18 roku życia. Drugi wyjątek, w którym może ona, na, może ona dalej nabyć prawo do tego, aby skorzystać z tego programu, jest zbycie tego mieszkania lub tej nieruchomości, również w formie darowizny, natomiast do osoby, która nie jest w jej gospodarstwie mhm. domowym. Czyli na przykład jeśli mielibyśmy, nie wiem, mielibyśmy parą, która ma dziecko i ja bym na przykład stwierdził, mam teraz mieszkanie, ale daję temu dziecku to mieszkanie w ramach no. darowizny, pola, teraz biorę, to nie, 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 to nie przejdzie. Okej, okay. rozumiem. Znaczy, słuchajcie, kredyty y, można brać, y, natomiast y, na przykład, y, jeżeli jesteście nauczycielami, to chciałem Wam powiedzieć, że Xcom przybywa do Was, a konkretnie właśnie do nauczycieli i wszystkich, którzy mają ich w rodzinach, czyli w gospodarstwie domowym, z kolejną promocją. Przy zakupie laptopa, z użyciem bonusu dla nauczyciela, rejestrując się przez formularz na stronie promocji, otrzymacie zestaw produktów o łącznej wartości 560 zł za złotówkę. Między innymi system antywirusowy i drukarkę. Szczegóły macie w linku, no i też na naszej. Ramce. Fantastycznie, a z nami był oczywiście Tymoteusz Turski, który jest analitykiem XTB, teraz a ja że wiemy. XTB jest naszym sponsorem i świetnie się trzymamy, świetnie współpracujemy, to tym bardziej cieszymy się, że byłeś się z nami i wyjaśniłeś pewne zawiłe kwestie kredytowe. Dzięki. Dzięki serdecznie. Dziękujemy. I teraz przechodzimy do ostatniej części Waszej ulubionej i ulubionej też Izy, czyli do sportu. Ach, nie Ale zanim będzie ten sport, to nowy film Arlety Bojkę. Zerknijcie. Ali Hamenei. Powtórzę to nazwisko jeszcze raz, dlatego że naprawdę warto je zapamiętać, bo to on jest tym najwyższym przywódcą w Iranie, duchowym przywódcą. Na to stanowisko został wybrany przed, przez tak zwaną Radę Ekspertów. To ajatollachowie, czyli właśnie muzułmańscy uczeni. Dlatego Iran nazywa się rządami ajatollachów. No i został wybrany na to stanowisko dożywotnie i rządzi już Iranem od 35 lat. Hamenei podobno wcale nie zapowiadał się na tak bezwzględnego przywódcę, jakim się stał. W młodości miał być wrażliwym poetą, tłumaczem z języka arabskiego, dobrze posługującym się też tureckim i angielskim. Dzisiejszy Hamenei jest bardzo antyzachodni, antyamerykański, na przykład po ataku na World Trade Center z 2001 roku wsparł afgańskich talibów. Jest zwierzchnikiem irańskich sił zbrojnych. Do jego dyspozycji pozostaje elitarna Gwardia Rewolucyjna. Ma w swoich rękach media,

Akurat jak skończyłem brać Kęsa i połknąłem. Yy, i... Ale by się nauczyliście, jak szybko jeść to przez te przerwy, bo to trzeba w minutę się zmienić. Nie, ja mogę teraz jeść nawet, nie? Wiesz, ja Wspaniale, będę... Nie, Wspaniale nie będę. To będzie na świetnie, dawaj. Będę ja gadał. Będę gadał. Kamil i... Gapiński, proszę Państwa, nasz ukochany z płocku. 44 w... rzecz, której się nie lubi w płocku. 44, a widziałeś że znowu tam był incydent. Słyszałem, to słyszałem was, tak, słyszałem też żart, oczywiście. Jak już usłyszałem, że znowu był incydent, to wiedziałem, że będzie nawiązanie do mnie i się nie zawiodłem, dziękuję. No, i bardzo. E, no dobrze, słuchajcie, Barcelona odpada z Ligi Mistrzów, ja to mówię z uśmiechem na ustach, bo jestem fanem Realu Madryt, jak wiadomo. Wiemy. Ale na przykład nasz kolega redakcyjny, operator Mateusz, dzisiaj niezależnie od tego, że taka wpadka miała miejsce, przyszedł do mnie w koszulce Barcelony, więc tylko spojrzałem na niego i prchnąłem i odszedłem. Ale tak, Barcelona odpada miała pecha, bo wiadomo, że w pierwszy mecz w Paryżu wygrała 3-2, prowadziła 1-0. Wydawało się, że ma ten mecz pod kontrolą, no ale Araujo dostał czerwoną kartkę za to, że wyciął gościa, który wbiegał w pole karne i właściwie byłby w sytuacji sam na sam. I mnie trochę bawią takie analizy post factum na zasadzie. Gdyby nie dostali czerwonej kartki, ja to. Wiadomo, że nie. No dobra, ale dostali. I też wynikała ta czerwona kartka z czegoś konkretnego, mianowicie z, nieumiejętno z nieumiejętności zatrzymania zawodnika Paris Saint-Germain w sposób czysty. To prawda. A to czy tak, w taka w takim razie to oznacza, jest... że już jest koniec Roberta Lewandowskiego? Chodzi mi o te 100 goli. No wiesz, może w przyszłym sezonie, ale umówmy się, nie wiadomo nawet dzisiaj, czy on jeszcze będzie w Barcelonie. No właśnie, mówię. Pewnie będzie, bo myślę, że jeszcze ten last dance będzie mieć w Barcelonie, ale też nie zdziwię się, jakby nagle gruchnęła informacja, latem, że Robert Lewandowski, wiesz, wzmacnia Inter Miami i będzie grał z Leomestim, czy jakiś tam inny amerykański klub, żeby sobie jeszcze rok czy dwa w Ameryce pograć w też fajnych warunkach przyrody, wobec czego może tej setki nie dociągnąć. To trochę szkoda, natomiast wczoraj no, zupełnie przestali grać piłkarze Barcelony po tym, jak ta czerwona kartka miała miejsce, Paris Saint-Germain się rozpędziło. To też trochę smutne dla kibiców Barcelony, bo przecież trenerem Paris Saint-Germain jest Luis Enrique przez lata związany z Barceloną, jako jej trener. Nie mógł tam łagodniej no, no właśnie, tutaj nie było żadnej innego zawodnika? Ale wiesz co, mieli trochę pecha, bo oni... Y to jak potem dochodziło do tych sytuacji, no 3 do jednego karne Mbappe, 4 do 1 e, gdzieś tam jakaś kontra, chwilę po tym, jak Lewandowski nie wykorzystał okazji. I, I tam była taka niefajna sytuacja z punktu widzenia kibiców Barcelony, bo miał po prawej stronie zawodnika, do którego powinien podawać Lewandowski, ale włączył mu się instynkt snajpera, był już dosyć blisko bramki, no ale miał przed sobą chyba dwóch czy trzech rywali, więc tam ciężko było w to uwierzyć, że on e, trafi w takiej sytuacji. Gdyby zagrał do prawej, myślę, że tam mogłaby być bramka. A nie wykorzystałem z sytuacji no, Właśnie. Też jest pewnego, rodzaju tutaj gdzieś powiedziałbym kontrowersja. Zwracam na to uwagę, były sędzia Rafał Rostkowski w TVP Sport, w sport TVPPL na stronie internetowej, że przy wyniku 1-3 Ilkay Gundogan zagrał piłkę do Ferrana Torresa, ten mu odegrał, Gundogan przyjął piłkę w polu karnym no i tam ponoć był jakiś ruch z Vitinią, czyli z w sumie pewnie dzisiaj najlepszym, albo jednym z najlepszych pomocników środkowych Paris Saint-Germain. Być może gdyby ta sytuacja była warowana, to sędzia by Gdzieś tam karny odgwizdał, ale sędziowie zwarnie dali mu na ucho jakby informację, że to jest kontrowersyjna sytuacja. No i też wściekł się kszawi, Szawi, który słuchajcie, dostał czerwoną kartkę, potem dostał jeszcze asystent czerwoną kartkę, a po wszystkim podszedł Szawi do sędziego i było widać, że on mu coś mówi że on tak wiecie jak przeszedł obok niego tak się odwrócił z taką pogardą i coś rzucił w jego stronę i przyznał że powiedział mu jesteś tragiczny więc tam było naprawdę grubo nie Dobrze mu zbyka nie dał w mostek No mogłoby tak być e, natomiast jest tak że prawdopodobnie ten mecz też przesądza o tym, że Xavi odejdzie, bo on powiedział wcześniej, że odchodzi, po czym Barcelona nie przegrała dwudziestu kilku spotkań, zaczęła grać super, no i zaczęły się oczywiście spekulacje, czy jednak nie zostanie. Dzisiaj się wydaje, że raczej odejdzie, tak też spekuluje prasa w Hiszpanii. Mówi się o tym, że Rafa Marquez może być jego następcą. Rafa Marquez to jest były piłkarz Barcelony. On kiedy grał w klubie z tego miasta, to wyglądał trochę jak Antonio Banderas w filmie Desperado miał taką hmm. czarną grzywę, był takim meksykaninem, który jak, chodził z futerałem. Tak niemalże jak wyglądał jak El Mariachi, teraz jest trenerem drugiej drużyny Barcelony, no i to nawet chyba nie jest tak, że oni tak bardzo by go chcieli, ale jest po prostu tańszą opcją. Ponieważ pewnie Hansi Flick byłby takim wymarzonym kandydatem albo jakiś inny topowy trener. Herflick. Herflick natomiast no, jest tak, że Herflick powiedział, że on tylko z von Smallhausenem w parze, a to już by było za dużo finansowo. No i w związku z tym pewnie będzie Rafa Marquez, no ale też pamiętajmy że Kiedyś Barcelonę objął Pep Guardiola, który nie miał wielkiego doświadczenia, który też prowadził gdzieś tam wcześniej, wcześniej rezerwy, no a skończyło się to bardzo dobrze. Skończyło, jak się skończyło. Więc. Dobra, to, to kto został w tej Lidze mistrzów w tej chwili? mistrzów, w półfinale, tak? Nie, BSR jest, Tfu, PSG PSG jest PSG i PSR będzie grać z Borussią Dortmund. To jest ciekawa sytuacja, szczególnie dla ludzi z naszego pokolenia, bo ja pamiętam tą niesamowitą Borussię Dortmund z drugiej połowy lat 90., która wygrała Ligę Mistrzów. Jeszcze tam wtedy były na Andreas Meller, Lars Rick. Weekend. Tacy tam grali piłkarze, Stefan Szapuza i to, tak, takie nazwiska legendy dla kibica z lat 90., dla młodego chłopaka. No i teraz ta Borussia wczoraj zagrała niesamowity mecz z Atletico. Borusja to jest taka drużyna, która ma dwie twarze, to znaczy jej się czasem zdarza grać fenomenalnie, czasem fatalnie i wczoraj dokładnie te dwie twarze pokazała. Prowadziła dwa do 0. Dała sobie szybko strzelić dwie bramki, było 2 do 2, a w pierwszym meczu było 2 do 1 dla Atletico Madryt. Po czym walnęła Atletico kolejne dwa gole i wygrała 4, 4 do 2. 2. Tam wiadomo, że 80 tysięcy tych fanatycznych kibiców zawsze jest na meczach Borusi, więc oni ich też ponieśli. A zatem Borussia kontra Paris Saint-Germain. Ale myślę, że kibiców bardziej interesuje to, jaki będzie skład półfinału numer dwa, bo wiemy, że dzisiaj mecz w Manchesterze, wielkie spotkanie w Madrycie kilka dni temu. Real remisuje na Santiago Bernabeu z drużyną Pepa Guardioli 3 do 3 dzisiaj rewanż, no i myślę, że wszyscy czekają na ten rewanż, choć oczywiście też... ten oczywiście też... Czekają na mecz, jest wszystko jest, it's all about Pep Guardiola. Mm -hmm. Bayern Arsenal tutaj też kiedyś był trenerem Bayernu Pep Guardiola, więc wszystko się zgadza, a ja trenerem Arsenalu... Gra, tak, a trenerem Bayern. Arsenalu jest Mikel Arteta, który był asystentem Pepa Guardioli w Manchester City, więc e, przypadek nie sądzę. Więc Bayern Arsenal, taki rewanż dzisiaj, ciekawi jesteśmy co z Jakubem Kiviorem, bo on ostatnio był na ławce rezerwowych, po tym właśnie, jak nie wyszło mu w meczu Arsenal-Bayern i... Gdzieś tam w pierwszej połowie mógł zachować się lepiej przy dwóch bramkach dla Bayernu, Więc czekamy na te rewanże. One są dzisiaj oczywiście o godzinie 21. Jutro Kuba Białek wam więcej o nich opowie. Natomiast moi drodzy, dzisiaj mamy 100 dni do Igrzysk w Paryżu. Dokładnie 100 dni. Czekamy na to, co się tam może wydarzyć. Przypomnę, że w Tokio Polacy zdobyli 14 medali i był to nasz najlepszy wynik olimpijski w XXI wieku, najlepszy od czasu w Sydney. W 2000 roku w Sydney też było 14. Okej. Okay. A pamiętasz, ile było w Atlancie? E, dużo. Pamiętam, że w Atlancie... Renata Maurer, Wroński i... Nie no, w, e, nie no, było, było więcej. Dwa medale. Nie Ren no, Renata Maurer zdobyła w ogóle dwa medale. Tak. E, ale tam nasi zapaśnicy w ogóle wygrywali parę razy złoty medal. Był Paweł Nastula i przede wszystkim był Aleksander Kwaśniewski, który tam na trybunach się cieszył i to było takie... 17 medali w Atlancie. No, tam było, tam było bardzo dużo. I my nawet, ja pamiętam dokładnie to jak dziś, bo wtedy miałem imieniny, jako 13 latek, a w Płocku, widzisz, to jakbyś dał rzecz 55. Obchodzi się imieniny dla młodych dzieci. Zazwyczaj się dla starych ludzi obchodzi imieniny. I pamiętam, że jak były moje imieniny, to ta Renata Mauer wygrała złoty medal. Ja nie wiedziałem, kto to jest, więc. Ci zadedykowała to? Wtedy? Tak, zadedykowała powiedziała, z, że dla uszera specjalnie życzenia, ale też my po tym dniu byliśmy, to jest chyba jedyny taki przypadek w historii olimpizmu, jeżeli się pomyliłem, to przepraszam, ale aż tak tego nie śledziłem, że Polska była wtedy liderem klasyfikacji medalowej. O nie wiem, ale. fajnie, dobrze, dobrze. My rzeczy. nam szło, nie, wiem, byliśmy na pewno i nam szło super. No i oczywiście zastanawiamy się, kto może zdobyć medale tutaj pośród faworytów. Mamy oczywiście jego Świątek, ale wiemy, jak to jest z tenisem na Igrzyskach, że zazwyczaj wygrywa ktoś, kto jest taką osobą z drugiego rzędu, i nie zawsze wygrywają ci najwięksi, bo jednak teniści najpoważniej traktują wielkie szlemy. No ale Jega Świątek poważnie traktuje starty w reprezentacji Polski, więc bardzo byśmy chcieli, żeby medal zdobyła, a tym samym zrobiła to, co nie udało się Agnieszce Radwańskiej, a ona już to zrobiła wygrywając turniej wielkoszlemowe, więc generalnie e, hurtowo. Więc generalnie jakby czemu miałaby nie zrobić czegoś kolejnego? Oczywiście... Anita Wodarczyk. Anita Władlarczyk i myślę, że Paweł Fajdek to będą trochę atakować z drugiego rzędu, bo oni już jednak najlepsze lata mają za sobą. Na przestrzeni lat im zaczęli wyrastać groźni konkurenci, między innymi tam chyba Ameryka, Kanada. Więc to nie jest takie pewne. Prędzej powiedziałbym oczywiście Wojtek Nowicki, który jest trochę młodszy od Pawła Fajtka i który jest bardzo już utytułowanym zawodnikiem, też medalistą olimpijskim. I nie zgubił medalu. Jest, tak, nie zgubił medalu i myślę, że Wojtek Nowicki jest w tym gronie szerokim faworytów. Oczywiście przede wszystkim my czekamy na przełamanie się siatkarzy tej i klątwy, ćwierć finałów, w których nos to podpadamy, nawet jak się wydaje, że mamy bardzo silną drużynę. Teraz się wydaje, że mamy bardzo, bardzo, bardzo silną Ale drużynę. To i za ty się możesz podłączyć do rozmowy, bo to jest twój sport. Więc, yy, więc no siatkówka. Ja bym powiem wam szczerze, oddał ze dwa, trzy medale tak ogólnie indywidualne za ten jeden siatkarzy, bo naprawdę im się należy. Ja wiem, że w sporcie nie ma czegoś takiego jak należy, no ale my tak no, dobrze Dobra, ale należy się, Patrząc no, Na wszystkie inne, inne więc, mistrzów i Więc chary. liczę, że chociaż żeby to był jakiś brąz, no ale oczywiście bardzo chcielibyśmy złota. Mamy tą niesamowitą dziewczynę od wspinaczki sportowej, Aleksandrę Mirosław. Ona mhm. tak chodzi jak Spider-Man, wiecie. Pach, 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 pach i Już jest na górze, tam jakieś rekordy bije, 6 sekund coś. Więc, więc ona na pewno jest jednym z takich kandydatów. No, to... mamy dobrych. Tak, no mamy przede wszystkim fantastyczną, przysympatyczną Natalię Kaczmarek. Myślę, że na nią liczymy na 400 metrów, bo ona jest już w światowej czołówce i myślę, że potrafi się ścigać z zawodniczkami, które teoretycznie mogą być nawet od niej gdzieś tam szybsze. Mamy oczywiście jak zawsze kajakarzy, wioślarzy, na których będziemy mocno patrzeć, bo polskie wiosła, polskie kajaki to są takie sporty, gdzie dzieje się dużo. Ja troszkę liczę, że jakiś pływak może nas gdzieś pozytywnie zaskoczy i dobrnie do strefy medalowej. Tutaj przede wszystkim jest ta dziewczyna, która pływa na 50 metrów, czyli Kasia Wasik. Wiecie, 50 metrów kraulem to jest szaleństwo. To oni wpadają do wody, jest jeden, jeden, pa, ta, wo ta pa, 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 woda leci, pach, 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 do, dobijają do słupka i dopiero patrzysz na powtórce, kto tam zdobył medal. I jak przegrywasz medal, to przegrywasz zazwyczaj o 200 setne sekundy. To jest trochę jak sprint na 100 metrów, nie? Więc biegowy. Więc, więc to jest bardzo ciekawy sport. Kasia jest już doświadczoną, bo 30 kilkuletnią zawodniczką, ale myślę, że... Ciekawe, czy Paweł Korzeniowski się zakwalifikował. Paweł Korzeniowski... By, był na poprzednich igrzyskach. Wiem, że on chciał chyba znowu do sztafety, Aha. ale szczerze, aż tak tego nie śledzę. Nie, to nie do sztafety. Do indywidualnie. No, ale do sztafety pływackiej? A, nie, indywidualnie. On tak, no to trzeba, trzeba by było sprawdzić, jak mu tam idzie. Natomiast jeszcze a propos innego Pawła, o którym już mówiłem, Paweł Fajdek, moi drodzy, w wywiadzie dla sport TV.pl powiedział odnośnie swojej ewentualnej walki w MMA dla sławnych ludzi. Nie powiem, ktoś tam się kontaktował, ale na to przyjdzie jeszcze czas. To są rzeczywiście niezłe pieniądze, jednak na razie są ich igrzyska, a potem Co Mistrzostwa się, wydaje, że przyjdzie szybciej niż myślimy. Moim zdaniem przyjdzie, bo on widać, że totalnie chce. To jest biznes, oni chcą mieć kogoś, kto przyciągnie im zainteresowanie, fajnie należeć do takiego grona. To też pokazuje, że jednak mój sposób bycia w przestrzeni publicznej nie musi oznaczać tylko wizerunkowych strat. Ha, ha, ha. Tak w wywiadzie jest napisane na sport TVPPL, więc zaśmiał się Paweł Fajdek. I bo on gra w Joker 2, po prostu <grym> <grym> razem z Lady Gaga, z płakinym Phoenixem. Może, może tak być. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz: w opisie materiału znajdziecie produkt naszego nowego partnera, czyli firmy STS. Ten produkt to jest bonus seria. Każda ukończona seria to kolejny bonus. Co 7 dni serii do odebrania jest moi drodzy, 60 zł. Więcej informacji w opisie oraz oczywiście oferta jest wyłącznie dla osób pełnoletnich: bonus seria. Każda ukończona strona. Seria, przepraszam, to jest kolejny bonus. Z mojej strony, moi drodzy, to wszystko. No i fajnie, no i fajnie, fantastycznie. Brawo. Bardzo dziękuję. Ktoś jeszcze mówi, żebyśmy byśmy dowcip. Chyba, żeśmy ludzi przyzwyczaili do tego, że jest dowcip, że jest dowcip bo to ostatnio był ten żółty. Tak, wiesz, ja się może takim Karolem Strasburgerem stanę, ale ja nie mam Jezu. chyba jakichś tych... Ja mam takie dowcipy, o których nie można opowiadać. Zawsze te sprośne. Ty też ja takie... też. Ty ja też ja takie lubisz. Może może ja opowiem, ja nie mam żadnych sprośnych. No właśnie, ty jesteś, tutaj, ty jesteś tutaj... Ja jestem najgrzeczniejszy z tego całego Jakiś taki. Ja myślę że taki, o takim strasznym słucharze, żeby było okropnie, nie? No. Słyszałeś dowcip o apostołach? Jest się i pijcie apostołach... Nie żegajcie. Dziękujemy serdecznie. Straszny dowcip, no ale sami chcieliście tego. Ja mam jeszcze jeden. Jak przeklinają hydraulicy. No. <grym> tak. no. To ja mam z tym inny, Dobra, nie mogę go opowiedzieć tutaj. Kończymy to o karuzelę Dziękujemy bardzo. Kamil Gapiński. <grym> i Zakrzan I Maciek Dąbrowski. Dziękujemy. Pa, Miłego pa. dnia życzymy. Jutro z Tedasem się widzimy jakby co rano. Bye. A moja ja w piątek. Pa. pa. Głównym sponsorem kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla polskiej branży IT. Kopiuj kupony najskuteczniejszych graczy w strefie inspiracji STS.